Wydawnictwo marginesy oraz audioteka.pl przedstawiają. Stefan Anchem. Ofiara bez twarzy. Przełożyła Ewa Wojciechowska. Czyta Mariusz Bonaszewski. Prolog. Za trzy dni. Wrona usiadła na jego nagim brzuchu. I wbiła w skórę ostre szpony. Wcześniej, gdy budziła go w ten sam sposób, kilkakrotnie udało mu się ją odgonić, ale teraz nie dawała się już tak łatwo przegnać, lecz dreptała uparcie wokół coraz bardziej zniecierpliwiona i głodna. Wiedział, że niechybnie zbliża się chwila, gdy wreszcie ptaszysko wbije w niego dziób i kawałek po kawałku zacznie zjadać ofiarę. Wrzasnął najgłośniej jak zdołał, aż w końcu wrona zerwała się z jego brzucha i odleciała z trzepotem i głośnym krakaniem. Początkowo był przekonany, że śni mu się horror, w którym gra główną rolę. Wystarczy się obudzić i wszystko wróci do normy. Jednak za każdym razem, kiedy otwierał oczy, znów widział wyłącznie ciemność. Ktoś zawiązał mu na oczach opaskę. Czując na skórze lekkie podmuchy wiatru, domyślił się, że jest gdzieś na zewnątrz. Leżał nago, na czymś zimnym i twardym, rozpięty jak człowiek na rysunku Leonarda da Vinci. Nie wiedział nic więcej. W głowie piętrzyła mu się piramida pytań: Kto go tu umieścił? I dlaczego? Poruszył się podejmując kolejną próbę uwolnienia się z więzów, ale im bardziej się szarpał, tym głębiej wbijały mu się w skórę kolce po wewnętrznej stronie skórzanych pasów zapiętych na nadgarstkach i kostkach. Ból ciął jak boleśnie wysoki dźwięk, przywołując w pamięci zdarzenie z dzieciństwa, kiedy jako dziewięciolatek nie zdołał przekonać dentysty, że nie działa znieczulenie. Choć i tak było to niczym w porównaniu z bólem, który Dopadał go kilka razy na dobę i czasem trwał nawet parę godzin, przemieszczając się po jego nagim ciele, jak uderzenie gorąca. Raz po raz ból ten znikał nagle, po czym znów się pojawiał, równie nieoczekiwanie. Zdarzało się, że przez dłuższy czas nie nadchodził wcale. Próbował odgadnąć, skąd bierze się to cierpienie, zastanawiał się, czy ktoś go torturuje. Ale potem całkiem się poddał i skupiał cały wysiłek na tym, by wytrzymać ból. Oceniwszy, że musiała minąć kolejna godzina, znów zaczął wzywać pomocy, krzyczał z całych sił. Przeraził się słysząc, jak żałośnie to brzmi i po chwili krzyknął ponownie, tym razem skupiając wysiłek na tym, by wydobyć z siebie dużo więcej basu. Jednak w zamierającym echu usłyszał tylko piskliwe częstotliwości desperacji, uparcie przebijające się przez jego krzyk. W końcu się poddał. I tak nikt go nie słyszał. Nikt poza wroną. Podjął kolejną próbę podsumowania zdarzeń, które sprawiły, że znalazł się w tym położeniu. Nie pamiętał już, który raz to robi. Jednak za każdym razem miał nadzieję przypomnieć sobie jakiś szczegół, który poprzednio mu umknął. Wyszedł z domu rano, tuż po szóstej, i miał ponad trzy kwadranse do rozpoczęcia dyżuru. Zdecydował się zostawić samochód pod domem, jak zwykł robić zawsze, gdy pozwalała na to pogoda. Spacer przez park nie zabierał mu więcej niż dwanaście minut, więc miał mnóstwo czasu. Jednak tego dnia, natychmiast po wyjściu z domu, po plecach przebiegł mu dreszcz niepokoju. Uczucie to było tak silne, że przystanął na moment i omiódł wzrokiem okolice. Nie dostrzegł nic niepokojącego. Sąsiad jak zwykle walczył z niechcącym zapalić starym i zardzewiałym fiatem Punto, a ulicą jechała na rowerze kobieta o pięknych blond włosach. Zamocowany nad przednim kołem koszyk miała wplecione plastikowe rumianki, a jej spódnica powiewała na wietrze. Blondynka wyglądała tak, jakby jeździła po okolicy tylko po to, by rozsiewać radość. Jemu nic się z tej radości nie udzieliło. Niepokój trzymał go w żelaznym uścisku, sprawiając, że przeszedł przez ulicę, chociaż wyświetlał się czerwony ludzik. Było to coś. Czego nigdy nie robił, jednak ten ranek okazał się inny. Czuł, że całe ciało ma naprężone jak struna. A gdy wszedł do parku, był już tego całkiem pewien. Ktoś, zanim szedł słyszał kroki na żwirowej ścieżce za swoimi plecami. Sądząc po odgłosie człowiek, który go śledził, miał na nogach sportowe buty, zorientował się i przyspieszył ale po chwili musiał nieco zwolnić. Kroki były coraz bliżej, a on walczył ze sobą, by nie obejrzeć się przez ramię. Miał przyspieszony puls, a po plecach spływały mu strugi zimnego potu. W pewnej chwili poczuł, że jest na granicy omdlenia. Nie wytrzymał i się odwrócił. Idące za nim mężczyzna rzeczywiście miał sportowe buty, czarne riboki. Poza tym nosił ciemne ubranie z mnóstwem kieszeni, dźwigał wypchany plecak, a w ręce trzymał jakąś szmatę. Dostrzegł jego twarz dopiero wówczas, gdy nieznajomy podniósł głowę i spojrzał mu w oczy. Potem świat nagle runął. Gdy pięść nieznajomego trafiła go prosto w splot słoneczny, ból dotarł aż do zakończeń wszystkich nerwów w całym ciele. Opadł na kolana, walcząc o oddech. Napastnik błyskawicznie przytknął mu szmatę do ust. Obudziły go wronie szpony na nagim brzuchu. Wysoko ponad nim słońce przesłaniała maleńka chmurka. Był to chwilowy ratunek, ulotny jednak i nietrwały niczym zamek z piasku. Gdy obłoczek popłynął dalej, na niebie rozlał się błękit tak jasny, jaki można podziwiać tylko w samym środku szwedzkiego lata. Słońce świeciło z całą mocą prosto w precyzyjnie ustawioną soczewkę, która skupiała jego promienie w punkcie, znajdującym się tuż obok leżącego na plecach mężczyzny. Resztę roboty wykonywał ruch obrotowy ziemi. Ostatnim dźwiękiem, który usłyszał, był obrzydliwy trzask. Palących mu się na głowie włosów. Część pierwsza: 30 czerwca 7 lipca 2010. Jesienią 2003 roku, psycholog Kipling D. Williams przeprowadził eksperyment z udziałem trzech graczy w Cyberball: wirtualną grę, w której uczestnicy mają podawać sobie piłkę. Po jakimś czasie dwóch z nich zaczęło podawać tylko między sobą. Trzeci gracz, nieświadomy, że gra z wirtualnymi przeciwnikami, szybko poczuł się wykluczony i odrzucony. Badanie metodą rezonansu magnetycznego wykazało u niego wzmożone działanie tych samych obszarów mózgu, które aktywują się w trakcie odczuwania bólu fizycznego. Fabian Risk nie pamiętał już, ile razy przejechał tę trasę. Jednak nigdy wcześniej nie czuł się tak uskrzydlony jak teraz. Zgodnie z planem wyjechali wcześniej rano i dzięki temu mogli sobie zrobić długą przerwę na spokojny lunch w miejscowości Grenna. Już tam zaczęły się rozwiewać jego obawy o powodzenie przeprowadzki. Sonia była zadowolona, właściwie tryskała energią i zaproponowała, że poprowadzi przez całą Smolandię, żeby Fabian mógł napić się piwa. Atmosfera zdawała się tak sympatyczna, że Fabian zaczął się obawiać, czy to, aby nie cisza przed burzą. Szczerze wątpił, że naprawdę uda im się uciec przed problemem, zwyczajnie się przeprowadzając i zaczynając wszystko od nowa. Nawet dzieci zachowywały się tak, jak sobie wymarzył. Matylda postrzegała przeprowadzkę jako fascynującą przygodę, mimo że miała pójść do czwartej klasy w innym mieście i nieznanej szkole. Teodor nie był aż tak uradowany perspektywą zmiany miejsca zamieszkania. Przez chwilę nawet groził, że zostanie w Sztokholmie. Ale w trakcie tej przerwy w podróży, nawet on odzyskał humor, zupełnie jakby postanowił dać temu pomysłowi szansę. Doszło nawet do tego, że parę razy wyjął słuchawki z uszu i ku zaskoczeniu wszystkich przyłączył się do rozmowy z rodziną. Najcenniejsze dla Fabiana było jednak to, że wreszcie ustały krzyki, jęki i błagania o życie, które prześladowały go przez ostatnie pół roku, zarówno we śnie, jak i przez większość czasu na jawie, wreszcie dały mu spokój. Zauważył to po raz pierwszy, kiedy znaleźli się na wysokości Sodertelje, ale wtedy pomyślał, że to tylko złudzenie. Zyskał pewność dopiero wtedy, gdy minęli Norshopping, a potem z każdym kolejnym kilometrem głosy stawały się cichsze i bardziej odległe. Teraz, 556 kilometrów dalej, nareszcie zamilkły. Fabian czuł się tak... Jakby ich życie dzieliło się na dwie epoki. Sprzed wydarzeń w Sztokholmie, ostatniej zimy oraz po nich. A teraz w końcu rozpoczynamy trzecią, pomyślał wsuwając klucz do zamka w drzwiach nowego domu. Zbudowanej z czerwonej cegły szeregówki w stylu angielskim przy Polszegotan. Aż do tego dnia... Pozostawał jedynym członkiem rodziny, który widział ich nowy dom, ale mimo to był spokojny o reakcji bliskich. Gdy tylko się dowiedział, że dom jest na sprzedaż, zyskał pewność, że właśnie tu i nigdzie indziej rozpoczną nowe życie. Polsze Gotan 17 w dzielnicy Togaborg, rzut kamieniem od centrum miasta i z lasem Polsze, dosłownie za rogiem. Fabian zamierzał biegać tam każdego ranka a także wrócić do gry w tenisa. A jeśli zachce im się kąpieli w morzu, wystarczy zjechać autem w dół hala Lidbaken i już się jest na kąpielisku Friabad, gdzie Fabian przychodził jako dzieciak. Wtedy wyobrażał sobie, że mieszka właśnie tu, a nie w żółtych blokach w odległej dzielnicy Dalhem. Teraz po trzydziestu latach jego marzenie nareszcie mogło się spełnić. Tato, na co ty czekasz? Nie odbierzesz? Spytał Teodor. Fabian ocknął się z rozmarzenia i spostrzegł, że jego rodzina stoi na chodniku i czeka, aż wyjmie z kieszeni dzwoniącą komórkę. Sięgnął po aparat i zobaczył, że telefonuje Astrid Tuveson, jego nowa, a ściślej mówiąc przyszła szefowa, naczelniczka Wydziału Kryminalnego Helsingborskiej Policji. Formalnie przez najbliższych sześć tygodni wciąż jeszcze był zatrudniony w Sztokholmie. Oficjalnie z własnej inicjatywy złożył wypowiedzenie, ale wszyscy jego sztokholmscy koledzy wiedzieli, jak naprawdę przedstawiały się sprawy oraz że Fabian nie miał tam już czego szukać. W efekcie otworzyła się przed nim perspektywa półtora miesięcznych, niedobrowolnych wakacji, które z minuty na minutę zdawały mu się coraz przyjemniejsze. Nie przypominał sobie, by kiedykolwiek miał tyle wolnego, odkąd skończył szkołę. Przyszłość powinna pokazać, czy to wystarczający czas, by naprawdę wypocząć. Zgodnie z planem, miał zacząć urlop od spokojnego urządzenia się w nowym domu. Potem zamierzał pokazać rodzinie miasto i okolice, a na koniec, jeśli pogoda dopisze, być może wyskoczą na parę dni w jakieś ciepłe miejsce. Ostatnią rzeczą, Jaką zamierzał robić w tym czasie była jakakolwiek forma denerwowania się i stresowania. Żywił głęboką nadzieję, że Astrid Tuweson jest tego świadoma. Ale mimo to właśnie do niego dzwoniła. Coś musiało się stać i Fabian czuł, że ma ochotę odebrać i dowiedzieć się, co to takiego. Z drugiej strony złożył Soni obietnicę. Mieli spędzić lato w rodzinnym gronie i porówno dzielić się obowiązkami. Sonia liczyła na to, że wygospodaruje czas na dokończenie ostatnich obrazów na jesienną wystawę. Poza tym, w Helsingborskiej policji z pewnością znajdą się jacyś śledczy, którzy nie mają w tej chwili urlopu, stwierdził w myślach. Nie, to może zaczekać, powiedział, wsuwając komórkę z powrotem do kieszeni. Otworzył drzwi. I wpuścił do środka dzieci przepychające się w progu, bo każde chciało wejść pierwsze. Na waszym miejscu zacząłbym od ogrodu, zawołał za nimi. Odwrócił się i spojrzał na sonie. Wchodziła właśnie po schodkach, przyciskając do brzucha głośnik do iPoda, który zdążyła już wyjąć z samochodu. Kto dzwonił? Zapytała. Nikt. Fabian machnął dłonią. Chodź, pokażę ci dom. Chyba nie powiesz mi, że to. Nie, no skąd? Odparł z naciskiem, ale dostrzegł w oczach Soni, że mu nie wierzy. Wyciągnął z kieszeni telefon i wyświetlił jej listę połączeń. To moja nowa szefowa, wyjaśnił. Pewnie chciała się tylko przywitać. No choć już wreszcie. Odebrał od Soni głośnik i postawił go za progiem. Potem zakrył jej oczy dłonią. I wprowadził ją za rękę do środka. Tadam. Sonia rozejrzała się po pustym salonie z kominkiem. Pokój przechodził w otwartą kuchnię z przeszklonymi drzwiami do małego ogródka na tyłach domu, gdzie Teodor i Matylda skakali już na trampolinie. Ojej, zawołała tu jest fantastycznie Czyli akceptujesz mój wybór? Fabian się uśmiechnął. Podoba ci się? Sonia kiwnęła głową. Czy ci od przeprowadzek powiedzieli, kiedy dokładnie przyjadą? spytała po chwili. Dziś po południu, a najpóźniej wieczorem odparł. Ale miejmy nadzieję, że dotrą dopiero jutro rano. A dlaczegoż to, jeśli można spytać? Odezwała się zalotnie Sonia, zarzucając mu ramiona na szyję bo mamy tu wszystko, czego nam potrzeba. Czystą podłogę, świece, wino i muzykę. Fabian postawił głośnik na wyspie kuchennej, podłączył do niego swojego sfatykowanego iPoda klasik i nastawił For Emma, Forever Ago, Bon Ivera. Od niedawna jego ulubiony album. Późno odkrył tego wykonawcę i uważał, że akurat ta płyta wydaje się nudna podczas pierwszego słuchania, ale wystarczy jej dać drugą szansę, by odkryć, że jest prawdziwym arcydziełem. Objął Sonie w pasie i zaczął się kiwać. Roześmiała się, próbując dotrzymać mu kroku w tym zaimprowizowanym tańcu. Fabian zajrzał w jej zielono brązowe oczy, a ona rozpięła klamrę i rozpuściła ciemne włosy. Trening zalecony przez terapeutę dał świetne rezultaty, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Zrzuciła jakieś pięć, sześć kilo. Sonia bynajmniej nigdy nie należała do grubych kobiet, ale teraz wyostrzyły jej się rysy, z czym było jej naprawdę do twarzy. Odepchnął ją lekko, okręcił dookoła jej osi, a potem energicznie przyciągnął do siebie. Także wpadła mu w ramiona. Zrozumiał jak bardzo za tym tęsknił. Rozważali różne rozwiązania od sprzedaży mieszkania przy stacji metra Sztokholms Sydra i kupna domu na jednym z przedmieść aż po kupno dwóch małych mieszkanek i separację na jakiś czas na próbę z opiekowaniem się dziećmi na zmianę. Jednak nie odpowiadał im żaden z tych pomysłów. Nie umieli ocenić, czy boją się rozstania i samotności, czy po prostu wciąż się kochają. Uznali, że pokaże to czas. Odkąd Fabian znalazł dla nich dom przy Polszegoten, wydawało mu się, że wszystkie elementy układanki w końcu utworzyły całość. Wszystko tutaj jakby tylko na nich czekało. Posada inspektora kryminalnego w helsingborskiej policji, wolne miejsca w szkole Togaborg. Oraz przestronny pokój na strychu z dużymi dachowymi oknami wprost idealny na atelier dla soni. Było zupełnie tak, jakby los się nad nimi zlitował i postanowił dać im jeszcze jedną szansę. A dzieci? Szepnęła mu do ucha Sonia, gdzie będą spały. Na pewno w piwnicy znajdzie się jakaś komórka, w której możemy je zamknąć. Sonia już miała odpowiedzieć. Ale Fabian zamknął jej usta pocałunkiem i znów zaczął tańczyć. W tym momencie ktoś zadzwonił do drzwi. Już przyjechali? Sonia oderwała usta od ust Fabiana. Może jednak prześpimy tę noc w naszym łóżku. A ja tak się cieszyłem na tę podłogę. Przecież podłoga nie zniknie. Poza tym powiedziałam, że prześpimy. Pocałowała go, położyła mu dłoń na brzuchu, zjechała nią w dół i wsunęła do spodni. Wygląda na to, że naprawdę nam się uda i będziemy szczęśliwi do końca życia. Zdążył pomyśleć Fabian, zanim Sonia wyjęła dłoń i poszła otworzyć. Dzień dobry, nazywam się Astrid Tuweson, jestem koleżanką z pracy, pani męża. Stojąca w progu kobieta podała Soni rękę, a drugą zsunęła ciemne okulary na czoło, odgarniając z twarzy blond Loki. Jej fryzura, kwiecista sukienka i szczupłe opalone nogi sprawiały, że wyglądała na dziesięć lat młodszą niż pięćdziesiąt dwa lata, które w rzeczywistości miała. – Ach, dzień dobry. Sonia odparła z wahaniem, odwracając się do Fabiana, który podszedł i podał rękę weson. Przyszłą koleżanką, powiedział. Zaczynam pracę 16 sierpnia. Zwrócił uwagę, że Tuveson brakuje płatka lewego ucha. Przyszłą szefową, jeśli chcemy być tak drobiazgowi. Astrid Tuveson roześmiała się i poprawiła włosy, zakrywając ucho. Fabian był ciekaw, czy to efekt jakiegoś zranienia, czy wada wrodzona. Wybaczcie, rzekła policjantka. Naprawdę nie chcę przeszkadzać w środku urlopu. Pewnie jesteście wykończeni po podróży, ale. Nic nie szkodzi, przerwała jej Sonia. Proszę wejść, zapraszamy, ale niestety nie mamy pani czym poczęstować. Nasze rzeczy jeszcze nie przyjechały. W porządku, to zajmie tylko parę minut. Muszę zamienić kilka słów z pani mężem. Sonia kiwnęła głową, a Fabian poprowadził tu do altanki na tyłach ogródka. Ja też się w końcu poddałam i kupiłam dzieciom trampolinę, powiedziała. Suszyły mi o nią głowę przez kilka lat, a teraz okazuje się, że są już na nią za duże. O co chodzi? zapytał Fabian, który nie miał najmniejszej ochoty spędzać urlopu w towarzystwie przyszłej szefowej. Mamy zabójstwo. Ach tak! No cóż, to się zdarza. Niestety. Nie chcę być niemiły. Ale może zajmą się tym moi przyszli koledzy, którzy nie są teraz na urlopie. Jorgen Polson. Brzmi znajomo? On jest ofiarą? Tuweson kiwnęła głową. Fabian skądś znał to nazwisko, ale nie zamierzał sobie przypominać, gdzie je słyszał? Praca była ostatnią rzeczą, na jaką miał teraz ochotę. Poczuł się jak załadowany po brzegi okręt, który wobec nagłej groźby pirackiej napaści musi pośpiesznie odpłynąć od wybrzeży rajskiej wyspy. Może dzięki temu coś sobie przypomnisz, odezwała się Tuweson, podtykając mu pod nos fotografię w przezroczystej, plastikowej torebce. To zdjęcie leżało na ciele ofiary. Fabian wziął je do ręki. Przyjrzał mu się z uwagą i natychmiast zrozumiał, że o rajskiej wyspie może najwyżej pomarzyć. Znał to zdjęcie doskonale, choć nie pamiętał, kiedy ostatnio je oglądał. Była to szkolna fotografia dziewiątej klasy ostatnia, na której zebrali się wszyscy uczniowie. Fabian stał w drugim rzędzie, a za nim trochę po skosie Jorgen Polson. Głowa Polsona była przekreślona dużym krzyżykiem namalowanym czarnym flamastrem. Był w nowym domu godzinę, tylko jedną godzinę, zanim zadzwoniono do drzwi. Rozumiał, dlaczego Tuveson chciała się z nim skontaktować. Gdyby tego nie zrobiła, można by to spokojnie uznać za zaniedbanie obowiązku służbowego. Było przecież prawdopodobne, że Fabian pamięta coś, co przyda się w śledztwie, może nawet dzięki temu uda się ocalić komuś życie. Jednak niewiele pamiętał z podstawówki, jeśli miałby być szczery, wcale nie miał ochoty na przypominanie sobie czegokolwiek z tamtego okresu. To tamta biała korolla. Tuveson wskazała palcem auto i Fabian podążył za nią na drugą stronę ulicy. Obiecała, że odwiezie go później do domu, żeby Sonia mogła spokojnie rozpakować samochód. A tak na marginesie, jestem bardzo wdzięczna, że zgodziłeś się nam pomóc, mimo że niepokoję cię w środku urlopu. Właściwie nawet go jeszcze nie zacząłem. Obiecuję, że to nie zajmie więcej niż godzinę, mówiła dalej Tuveson, wkładając kluczek do zamka w drzwiach samochodu. Ma zamek centralny, ale drzwi po stronie pasażera trochę się blokują. Musisz szarpnąć. Fabian otworzył z wysiłkiem i stwierdził, że na fotelu pasażera nie da się usiąść. Leżały na nim kubki po kawie puste paczki po Malboro. Jakieś klucze resztki jedzenia, zużyte papierowe ręczniki i opakowanie tamponów. Sorry, mruknęła jego przyszła szefowa. Zaczekaj, ja tylko. Jednym ruchem zgarnęła na podłogę wszystko oprócz kluczy i papierosów. Fabian wsiadł do auta. Tuweson włączyła silnik i ruszyła. — Pozwolisz, że zapalę? — zapytała i zanim Fabian zdążył odpowiedzieć, już przypalała papierosa i uchylała szybę. — Oczywiście zamierzam rzucić. Wiem, wiem, każdy tak mówi i się zarzeka, zamiast po prostu to zrobić. Ale ja mówię poważnie. Ale jeszcze nie teraz. Zaciągnęła się głęboko i skręciła w lewo w Togagotan. Spokojnie odparł Fabian, wpatrując się w skreśloną twarz Jorgena Polsona na zdjęciu klasowym. Zastanawiał się, dlaczego nie przypomniał go sobie od razu. Jeśli miałby wskazać z całej klasy jakiegokolwiek ucznia, którego dobrze zapamiętał, pewnie byłby to właśnie Jorgen. Z drugiej strony, nigdy za nim nie przepadał. Więc może dlatego w pierwszej chwili go nie skojarzył? Pewnie z czasem wyparł z pamięci jego istnienie. Gdzie go znaleźliście? W szkole zdal. O ile dobrze zrozumiałam, pracował tam jako nauczyciel stolarki. Poza tym, sam do niej kiedyś chodził. Wiem, nie wszyscy wyjeżdżają stąd aż do Sztokholmu. Co o nim wiesz? Właściwie nic. Nigdy nie byliśmy kolegami. Fabian pomyślał nagle o wełnianych bluzach marki Lyle and Scott i Lacoste oraz o tym jak przerywano lekcje i wnoszono do klasy telewizor, by wszyscy mogli zobaczyć Inge Marastenmarka zdobywającego kolejny medal w narciarstwie alpejskim. Szczerze mówiąc, nigdy go nie lubiłem. Nie? Dlaczego? Był klasowym łobuzem i sprawiał problemy zawsze robił to na co miał ochotę. W mojej klasie też był taki jeden. Przeszkadzał nauczycielom podczas lekcji, zabierał innym tacki w stołówce i tak dalej. Nikt nie miał odwagi mu się postawić, nawet nauczyciele. Tuweson wessała resztkę nikotyny i wyrzuciła niedopałek przez okno. Ale to było w czasach, kiedy nie stwierdzano u dzieciaków chorób o nazwach złożonych z kombinacji liter. Poza tym słuchał wyłącznie Kiss i Sweet. Masz z nimi jakiś problem? Nie, wręcz przeciwnie. Ale zrozumiałem to dopiero przed paroma laty. Fabian wysiadł z auta i spojrzał na szkołę. Dwupiętrowy budynek z czerwonej cegły wznoszący się za opustoszałym i posępnym boiskiem. Tylko dwa wyrastające z asfaltu słupy do koszykówki z obręczami z poszarpaną siatką przypominały, że w ciągu roku szkolnego jest to miejsce dla dzieci. Fabian omiótł wzrokiem rząd małych okienek, przywodzących na myśl więzienie, i zdziwił się, jak mógł wytrzymać w tym miejscu kilka lat, nie odnosząc trwałego uszczerbku na psychice. Kto go znalazł? Najpierw zadzwoniła jego żona i zgłosiła zaginięcie, ale wtedy nie mogliśmy wiele zrobić. Kiedy to zrobiła? Tydzień temu, w środę. Dzień wcześniej Polson pojechał autem do Niemiec po piwo na imprezę z okazji Nocy Świętojańskiej i miał wrócić jeszcze tego samego dnia wieczorem. Do Niemiec po piwo? Zdziwił się Fabian. Czy to wciąż się opłaca? Pewnie zależy od ilości. Oszczędzasz czterdzieści koron na zgrzewce dwudziestu czterech puszek i zwraca ci się bilet na prom, jeśli obrócisz w trzy godziny. Kto jedzie aż do Niemiec tylko po to, żeby po brzegi załadować samochód piwem? Im więcej Fabian o tym myślał, tym bardziej pasowało mu to do Jorgena Polsona, który zaczął powoli odżywać w pamięci. Jorgen wraz ze swoim najlepszym kumplem. Glenem ale nigdy nie dotarł do tych Niemiec, prawda? Zapytał. Wręcz przeciwnie, był tam. Sprawdziliśmy w centrali mostu. Polson przejechał nad sundem we wtorek rano i wrócił wieczorem, tak jak zaplanował. Potem urywa się po nim wszelki ślad. Sprawa ruszyła dopiero wczoraj, kiedy firma szklarska poprosiła o usunięcie samochodu blokującego drogę. Mają w tej szkole jakieś zlecenie, i akurat tam, Musiał stanąć dźwig. Pewnie okazało się, że to samochód Jurgena. Tuweson przytaknęła i ruszyła w stronę asfaltowej alejki prowadzącej na tyły budynku. Za rogiem w odległości około 20 metrów stał Chevrolet Pickup. Tuż przed nim zaparkował niewielki dźwig. Spora część terenu za szkołą została już ogrodzona taśmą i pilnowało go dwóch umundurowanych funkcjonariuszy. Naprzeciw Tuveson i Riska wyszedł siejący mężczyzna w średnim wieku, ubrany w jednorazowy niebieski kombinezon. Na czubku nosa opierały mu się sunięte nisko okulary. To Ingvar Molander, nasz technik, przedstawiła go Tuveson. A to Fabian Risk, który jest teraz na urlopie, ale zaczynał u nas pracę w połowie sierpnia. Aha mruknął technik. Urlop czy nie urlop? Jakie to ma znaczenie, kiedy człowiek dostaje taką sprawę, co nie? Sunął okulary jeszcze niżej i przyjrzał się Fabianowi, jednocześnie podając mu rękę. Zwyciężyła ciekawość, skłamał Fabian, potrząsając dłonią nowego kolegi. No właśnie. Nie rozczarujesz się, obiecuję. Ingwar, on tu jest tylko na moment, żeby się rozejrzeć, wtrąciła tu Molander rzucił szefowej spojrzenie, pod wpływem którego Fabian, chociaż wciąż nastawiony do całej sprawy niechętnie, poczuł, że naprawdę wzbiera w nim ciekawość. Chwilę później technik zaprowadził ich do szkoły. Przed wejściem wręczył im jednorazowe kombinezony. Proszę bardzo, powiedział. Fabian przekroczył próg budynku po raz pierwszy od niemal trzydziestu lat. W środku prawie nic się nie zmieniło. Szkoła wyglądała tak, jak ją zapamiętał. Omiótł wzrokiem ściany z czerwonej cegły i sufit, wciąż wyłożony płytami dźwiękochłonnymi, wyglądającymi jak sprasowane śmieci. Na końcu ciągnącego się przez całą długość budynku korytarza znajdowała się pracownia stolarska. Fabian przypomniał sobie, że stolarka była. Jednym z przedmiotów, które nie interesowały go ani trochę, aż do dnia, kiedy odkrył, że sam może zrobić sobie deskorolkę. W ciągu jednego semestru wyciął, podgrzał i uformował tyle desek, że po ich sprzedaży mógłby sobie kupić oryginalne ośki firmy Tracker. Szanowni Państwo... To miejsce zdarzenia, które z łatwością plasuje się w pierwszej dziesiątce najgorszych, jakie widziałem w całym moim życiu, oznajmił Molander, przekraczając próg stolarni. Na szczęście sprawca ustawił klimatyzację na najniższą możliwą temperaturę, w przeciwnym razie znalazłoby się wśród najgorszych pięciu, bo ciało leży tu od tygodnia. W pracowni rzeczywiście panował przenikliwy chłód. Fabian poczuł się tak, jakby wszedł do lodówki, chociaż termometr przy drzwiach wskazywał nieco ponad dwanaście stopni. W głębi pomieszczenia pracowały trzy osoby, wszystkie w takich samych kombinezonach. Jedna z nich robiła zdjęcia, pozostałe zabezpieczały ślady zabójstwa. Charakterystyczny dla tego miejsca zapach drewna mieszał się ze słodkawym smrodem rozkładu. Fabian Podszedł bliżej i stanął nad ciałem Jorgena Polsona, leżącym w kałuży skrzepłej krwi, tuż przy tylnych drzwiach. Klamka i zamek były umazane krwią. Polson miał potężną i wysportowaną sylwetkę. W chwili śmierci był ubrany w luźne dżinsy i biały podkoszulek bez rękawów. Teraz zakrwawiony. Fabian? Nie przypominał sobie Jorgena jako wyjątkowo wyrośniętego nastolatka. Był bez wątpienia silny i strasznie zadziorny, ale nie górował wzrostem nad rówieśnikami. Leżący na ziemi mięśniak musiał być silny jak tur, miał potężne, wytatuowane ramiona, ale i tak sprawca jakimś sposobem zdołał odciąć mu dłonie patrząc na krwawe i poszarpane kikuty Fabian zadrżał na myśl jak potwornie musiało to boleć dlaczego właśnie dłonie pomyślał jak widzicie ślady krwi dowodzą że ofiara przemieściła się od stołu stolarskiego do drzwi którymi weszliście powiedział Molander nie ma w nich zamka ale ofiara nie była świadoma że sprawca zablokował je z zewnątrz ławkami i krzesłami. Potem ofiara przemieściła się do tylnych drzwi, tych tutaj, i próbowała się przez nie wydostać. Ale jak otworzyć przekręcony zamek, kiedy nie ma się dłoni? Fabian przyjrzał się uważnie zakrwawionemu zamkowi. Zdążyliście go już zbadać? zapytał. Jest zablokowany, zalany klejem. Co wyjaśnia, to tutaj. Molander sięgnął po szczypce lekarskie i uniósł nimi górną wargę Polsona, obnażając połamane zęby i pokaleczone dziąsła. Próbował przekręcić zamek zębami, mruknęła Tuveson. Molander potaknął. To się nazywa instynkt przetrwania, powiedział. Ja bym pewnie umarł z nienaruszonymi zębami. W dalszym ciągu nie rozumiem, jak sprawca zdołał to zrobić, odezwała się Tuweson. Przecież Polson musiał się bronić. No właśnie, odparł Molander. Zapewne to robił. A może był odurzony? Zobaczymy, co znajdzie Einar Greide, czyli walkoczyk, który zajmuje się tymi sprawami. Jak długo umierał? Ze trzy, może cztery godziny. Molander zaprowadził ich do jednego ze stołów stolarskich. Mebel był ubrudzony zaschniętą krwią. Sprawca unieruchomił ręce ofiary tym oto zaciskiem, a tą piłą ręczną odciął mu dłonie tuż poniżej nadgarstków. Wycelował szczypcami w leżącą na podłodze zakrwawioną piłę. Sprawdziliście... Tę firmę szklarską, która zażądała usunięcia samochodu? spytał Fabian. Po co? Zdziwiona Tuweson odwróciła się w jego stronę. Myślisz, że mogą być w to zamieszani? Moim zdaniem, nie jest to dzieło kogoś, kto zdaje się na przypadek. Tuweson i Molander wymienili spojrzenia. Tuweson kiwnęła głową. Mam tu do nich kontakt, powiedziała wyciągając z kieszeni komórkę. Wybrała numer i włączyła głośnik. Długo nikt nie odbierał, a potem rozległ się sygnał oznaczający, że nie ma takiego numeru. Wygląda na to, że masz rację. Sprawdzimy, kto wynajął dźwig, a ty, Ingvar, sprawdź, czy są na nim jakieś ślady. Molander skinął głową. A dłonie, odezwała się znów tu wyson. Gdzie one są? Wciąż ich szukamy, odparł technik. Tuweson spojrzała wymownie na Fabiana. No i co? Zapytała. Co o tym myślisz? Przypomina ci się coś konkretnego? Fabian omiotł wzrokiem pracownie, spojrzał na ławkę stolarską, na zakrwawioną piłę, potem na krwawe ślady ciągnące się do drzwi. W końcu na pozbawione dłoni ciało Polsona. Niestety nic, powiedział patrząc znów na Tuweson i Molandera. Jak to nic? Przyszła szefowa zmarszczyła brwi. Nie przychodzi ci do głowy nawet to, kto w dawnej klasie mógłby życzyć Jorgenowi Polsonowi tak potwornej śmierci? Fabian znów pokręcił głową. No cóż, mruknęła Tuweson, zmierzając już w stronę wyjścia. Przynajmniej próbowaliśmy. Ale jeśli coś sobie przypomnisz, obiecaj, że zadzwonisz albo wpadniesz do komendy, ok? Fabian przytaknął i wyszedł za Tuweson z pracowni. W głowie pobrzmiewało mu pytanie, które, był tego pewien, miało nie dać mu spokoju aż do chwili, w której doczeka się odpowiedzi. Dlaczego? Akurat dłonie. 18 sierpnia. Piszę w tobie po raz pierwszy, chociaż dostałem ci od mamy na gwiazdkę dwa lata temu. Mama powiedziała wtedy, że dobrze jest zapisywać różne rzeczy, żeby o nich nie zapomnieć, więc teraz piszę. Wczoraj posprzątałem swój pokój i nazbierałem cały czarny wór śmierci. Mama Strasznie się ucieszyła, ja też, bo znalazłem figurkę C-3-PO, której szukałem przez cały rok. Dzisiaj wszyscy wrócili do szkoły, wszyscy oprócz Hampusa, wszyscy się cieszyli, że mamy nową salę i nowe książki. Tylko nie ja, bo teraz moja kolej. Zaczęło się już na Matmie. Gapili się na mnie, chociaż nic nie zrobiłem. Próbowałem się zachowywać, jakby nigdy nic, ale oni dalej się gapili. I ja dobrze wiem, co to znaczy. Wszyscy wiedzą. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, jak tylko Hampus powiedział, że się przeprowadza. Miałem nadzieję, że to nieprawda, ale tak się nie stało. Myślałem o tym przez całe lato. Na angielskim usiadłem w pierwszej ławce, żeby nie widzieć, jak się na mnie gapią. Ale i tak wiedziałem, że to robią. Na dodatek rzucali we mnie papierowymi samolocikami. Udawałem, że tego nie widzę i ani razu się nie odwróciłem. Na jednym z samolocików było napisane, że jestem paskudny i śmierdzę. A przecież zawsze myję się bardzo dokładnie. Już rok temu zacząłem używać dezodorantu, bo zaczęło mi pod pachami śmierdzieć potem, ale mama powiedziała, że w tym wieku to normalne i każdy tak ma. Powąchałem się nawet, ale wcale nie śmierdziałem. A że jestem brzydki, dobrze wiem, paskudny do wyżygania. PS jutro Laban ma pierwsze urodziny. Pójdę mu kupić taką karuzelę do biegania, nowe poidełko i świeże trociny. Kiedy Fabian Risk wrócił do domu, firma od przeprowadzek była w trakcie rozładowywania samochodu. Rzuciwszy okiem na pakę bagażówki, szybko ocenił, że tragarze zdążyli wnieść do środka niewiele ponad połowę ich rzeczy. W aucie wciąż piętrzyły się pudła z drobiazgami. Stało tam parę starych lamp, kije do hokeja, poplamiona kanapa z Ikei, stolik z blatem w kształcie lipsy i komplet krzeseł udających słynne mrówki Arnego Jakobsena. Stary telewizor kineskopowy, który Teodor wziął do swojego pokoju, ale nigdy go nie oglądał. Stare biegówki, rowery, jeszcze więcej lamp, witryna z rozbitą szybą i mnóstwo czarnych worków z ubraniami. Czy to naprawdę dorobek całego mojego 43-letniego życia? Pomyślał Fabian. Zdarta kanapa i parę zakurzonych abażurów. Poczuł chęć powiedzenia tragarzom, by nie wnosili tych gratów do domu, ale zabrali je prosto na wysypisko. Poczuł się tak, jakby kupił sobie nowy komputer, a teraz przegrywał do niego wszystkie zawirusowane pliki ze starego. Naprawdę chciał zacząć wszystko od nowa. Marzył o tym, żeby po raz pierwszy machnąć ręką na pieniądze, rozerwać plastik na sprzętach i zaciągnąć się zapachem nowości. Kiwnął na powitanie tragarzom, właśnie wnoszącym do domu szafkę z szufladami w kolorze awokado, którą dostał kiedy skończył dwanaście lat. Ostatnie dwadzieścia lat spędziła na strychu i musiała być ciężka, skoro nie ją aż dwóch mężczyzn. Fabian był ciekaw, dlaczego tyle waży ale nie mógł sobie przypomnieć co wsadził do szuflad i kiedy do nich ostatnio zaglądał godzinę później gdy pomógł soni wypakować kilka kartonów z przyborami kuchennymi nagle przypomniał sobie co skrywają te szuflady nie mógł się doczekać aż do nich zajrzy sonia zarządziła że szafka ma stać w piwnicy schodząc fabian zdał sobie sprawę że podczas oglądania domu nawet się tam nie pofatygował a przecież piwnica jest chyba pierwszym pomieszczeniem które należy sprawdzić przed kupnem domu zaufał pośrednikowi który zapewniał go że budynek ma się wyśmienicie wyśmienicie właśnie tak się wyraził jakby mówił o pacjencie ozdrowiałym z jakiejś ciężkiej choroby niemniej fabian nie spodziewał się przykrych niespodzianek w końcu był to stary dom o grubych, ceglanych murach i z porządną wentylacją grawitacyjną, a nie jeden z tych nowo wybudowanych, obłożonych szczelną izolacją budynków mieszkalnych w dzielnicy Maria Staden, którą mieszkańcy Helsingborga szybko zaczęli nazywać Pleśniowym. W rzeczywistości Fabian nie spotkał się nawet osobiście z właścicielem domu niejakim Ottoem Paldyńskim ponoć strasznym pedantem, który mieszkając tu przez trzydzieści lat pielęgnował budynek jak własne dziecko i sprzedawał go wyłącznie z powodów osobistych. Z tej samej przyczyny zależało mu też na jak najszybszej transakcji i zdecydował się obniżyć cenę, co zdaniem pośrednika było dla Fabiana niczym zwycięski los na loterii oraz szansą, która zapewne już nigdy mu się nie przytrafi. Mimo wszystko Fabian był przekonany, że również teraz nie trzeba by go namawiać na kupno akurat tego domu, ale niezmiernie go ciekawiło, co właściwie oznaczały te tajemnicze powody osobiste, które skłoniły byłego właściciela do obniżenia ceny. Zapytał wtedy o to pośrednika, ale ten odpowiedział, że nie ma zwyczaju wtrącania się w życie swoich klientów, po czym elegancko przeszedł do dalszego argumentowania, że ta oferta trafiła się Fabianowi jak ślepej kurze ziarno. Przyszły właściciel zaakceptował tę odpowiedź potulnym skinieniem głowy i postanowił więcej nie interesować się sprawą. Podszedł prosto do zielonej szafki wysunął górną szufladę i ujrzał dokładnie to, co spodziewał się tam znaleźć. Rocznik szkolny z dziewiątej klasy. Usiadł na szafce i zaczął go wertować w poszukiwaniu strony ze swoją klasą. Po chwili natrafił na właściwe zdjęcie, to samo, które sprawca zostawił na miejscu zbrodni, z tą różnicą, że na zdjęciu w roczniku niczyja głowa nie była skreślona krzyżykiem. O tym, że fotografia została zrobiona wiele lat temu, najdobitniej świadczyły fryzury uczniów. Był to rok 1982. Fabian spojrzał na żałosny puszek pod nosem Seta Korhedena oraz na dziecinne twarze Stefana Montego i Niklasa Beckstroma, którzy mieszkali w tym samym bloku, co on i też mieli fioła na punkcie deskorolek. Potem jego wzrok... Padł na Linę piękność o jasnych lokach, i wreszcie na Jorgena. Również on był starannie uczesany i miał równy przedziałek na środku głowy. Przez te fryzury wszyscy wyglądali jak banda kujonów. Szczególnie Fabian, w spodniach z wysokim stanem, wetkniętej w nie koszuli i ze ściętymi przez mamę włosami, które nigdy nie układały się tak, jak chciał. Nagle uderzyła go myśl, że nie kontaktował się z żadnym z dawnych kolegów, odkąd wyprowadził się do Sztokholmu, nawet z Liną. Zupełnie jakby spakował całe swoje dzieciństwo do kartonu i zostawił je w Helsinborgu. A teraz zastał je tu, z powrotem, w tym samym miejscu, zapomniane na długie lata i pokryte pajęczynami. Dopiero dziś. A więc tu się ukrywasz. Fabian wzdrygnął się zaskoczony, ujrzawszy przed sobą Sonię. Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć, dodała ze śmiechem. Zatrzasnął rocznik, jak człowiek przyłapany na gorącym uczynku. Nie słyszałem cię, odparł. Co powiesz na przerwę? Moglibyśmy wyjść i coś zjeść. Może pizzę? Dzieciaki umierają z głodu. Fabian odłożył rocznik i wstał. Świetny pomysł. Niedaleko jest, a przynajmniej kiedyś była dobra pizzeria zaledwie parę przecznic dalej. Odwrócił się i ruszył w stronę schodów, ale Sonia zdążyła złapać go za rękę. Kochanie? Wszystko w porządku? zapytała. Fabian spojrzał na nią i kiwnął głową, ale dostrzegł w jej oczach, że mu nie wierzy. Prosto z pizzerii Togaborg. Poszli na nadmorską promenadę i usiedli, każdy ze swoją pizzą, na rozgrzanym promieniami słońca murku z widokiem na cieśninę Sund i majaczącą w oddali linię brzegową Dani. Było tu pięknie, dużo piękniej niż Fabian zapamiętał z dzieciństwa. Promenada została poszerzona i spacerowało po niej mnóstwo ludzi rozkoszujących się orzeźwiającą wieczorną bryzą. Kawałek dalej. Tam, gdzie zaczynało się kąpielisko Friabad, przebudowano dawne przebieralnie na bary i restauracje, a na całym przylegającym do nich terenie założono trawniki, urządzono place do gry w bóle i miejsca do grillowania. Jeszcze dalej można było dostrzec palmy zasadzone tu podczas targów budowlanych w 1999 roku. Od tamtego czasu, jak podejrzewał Fabian, pielęgnowanie palm na tym odcinku plaży stało się tradycją, więc miejsce, które kiedyś było zapuszczone i przez nikogo nieuczęszczane, zrobiło się nagle niezmiernie popularne i zaczęło funkcjonować pod nazwą Tropical Beach. Fabian nie mógł pozbyć się wrażenia, że wrócił do całkiem innego miasta. To najlepsza pizza, jaką jadłam w życiu. Wykrzyknęła Matylda. Fabian musiał się z nią zgodzić. Dawno nie jadł nic równie smacznego. Siedzieli tak długo, obserwując statki kursujące między Helsinborgiem a duńskim miastem Helsinor. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że już sam stojący tam zamek Kronborg jest dowodem na to, że znaleźli się bliżej pozostałej części Europy. Fabian obiecał głośno, że już nigdy nie wyprowadzi się choćby o metr dalej na północ. Potem spojrzał na syna, który wpatrywał się w cieśninę pustym wzrokiem. A jak smakowała twoja pizza? zapytał. Też była najlepsza na świecie? Nie, ale była ok, odparł Teodor. Cztery czy pięć punktów w skali od zera do pięciu trzy i pół. Spróbuj mojej. Odezwała się Matylda, podając mu kawałek ze swojego kartonu. — Moja ma sześć. Teodor odgryzł spory kawałek i po chwili kiwnął głową. — Okej, okay, mogę jej dać cztery, ale nie więcej. — Boże, aleś ty wybredny, jęknęła Matylda. — Co nie, mamo? Sonia potaknęła i spojrzała na Fabiana. Bardzo starał się niczego po sobie nie okazywać. A ona jeszcze go nie zapytała, czego chciała tu weson. Nie miała wątpliwości, że wydarzyło się coś poważnego. Jak zwykle Sonia potrafiła przejrzeć na wskroś jego żałosne próby udowodnienia wszystkim, że jest z rodziną całym sobą, łącznie z myślami. Ale akurat tego wieczoru postanowiła uczestniczyć w jego grze, udając, że w tej chwili naprawdę nie istnieje dla nich nic poza tą plażą, murkiem, ciepłym. Od już zachodzącego, wiszącego jak czerwona kula nad horyzontem słońca i szumem fal obmywających kamienie. Tej nocy kochali się dokładnie tak, jak Fabian wyobrażał sobie przez całą drogę ze Sztokholmu: podłoga, wino i świece. For Emma, forever ago. Rankiem obudziła ich Matylda. Położyła się na nich, dziwiąc się, dlaczego śpią na podłodze w salonie. Fabianowi udało się zbyć ją wyjaśnieniem, że łóżko w sypialni musi zostać wyregulowane, zanim będą mogli na nim spać. Chwilę później nawet Teodor przyłączył się do przygotowywania śniadania. Nakrywał stolik waltanie, podczas gdy Sonia i Matylda wybrały się do supermarketu i kaborien, żeby kupić coś do jedzenia. Lubiły to robić razem, zwłaszcza w słoneczne poranki. Jedynym, czego nie kupiły, była poranna gazeta, o której Sonia zwyczajnie zapomniała. Co będziemy dzisiaj robić? zapytała Matylda. Będziemy się dalej rozpakowywać, a potem. zaczęła Sonia. Wyregulujemy wam łóżko, przerwała jej córka, żebyście nie musieli spać na podłodze. Właśnie. Sonia parsknęła śmiechem. — A po południu możemy pójść na plażę i się wykąpać. — Tak. — Tato może wcześniej pojechać do miasta i kupić nam maski do nurkowania — zaproponował Teodor. — Niestety — odparł Fabian — dziś musicie się kąpać beze mnie. — Co? — zawołała Matylda. — Dlaczego? Przecież są wakacje. Tak, ale tato ma parę spraw do załatwienia, wtrąciła Sonia. I jest mu z tego powodu tak samo przykro, jak nam. Ale mamy nadzieję, że nie zajmie mu to zbyt wiele czasu. Spojrzała wymownie na Fabiana, który natychmiast odgadł, że przeczytała w sklepie gazetę. Fabian wszedł do nowego tynkowanego na biało budynku komendy, położonego tuż przy autostradzie E4, w pobliżu aresztu wyglądającego jak zamek. Stanął przy mężczyźnie w recepcji. Na ladzie były wyłożone gazety, dzienniki Dagensny Jeter, szwedzka Dagbladet, Lokalny Helsingborgs Dagblad oraz skańska wieczorówka Kvelsposten. Nauczyciel stolarstwa, bestialsko zamordowany w szkolnej pracowni. Typowy nagłówek z wieczornej prasy, pomyślał Fabian. Czy to właśnie przeczytała Sonia? Helsingborg's Dagblad zdecydował się na nieco bardziej stonowane sformułowania, chociaż zamieścił podobne zdjęcie. Oba zrobiono z dużej odległości. Przedstawiały dźwig oraz samochód Jorgena Polsona zaparkowane pod budynkiem szkoły. Rejestrację zamazano, ale ceglany budynek z rzędem małych okien nie pozostawiał cienia wątpliwości, o którą szkoły chodzi. Ciekawskim pozostawało więc tylko ustalić, ilu nauczycieli stolarstwa mogło w niej pracować. Czyżby więcej niż jeden? Fabian przedstawił się recepcjoniście, tłumacząc, że zaczyna pracę dopiero w sierpniu, ale Astrid Tuveson już teraz zaangażowała go w sprawę zabójstwa tego nauczyciela, zachęcając, by przyszedł na posterunek, jeśli będzie miał jakieś informacje. Recepcjonista umundurowany, trzydziestolatek, zaczął z zacięciem stukać w klawiaturę komputera. Fabianowi przemknęło przez myśl, że funkcjonariusz ma fryzurę rodem z Niemiec w latach 30. XX wieku. Poza tym imponowało mu, jak prosto się trzyma. Przepraszam, może pan jeszcze raz podać nazwisko? Odezwał się po chwili mundurowy. Rysk. Fabian Rysk. Ale nie sądzę, żebym figurował w rejestrze. Jak już mówiłem, zaczynam pracę dopiero za sześć tygodni. Recepcjonista zdawał się go nie słuchać. Walczył z oporną myszką, potem znów zastukał w klawisze, a na koniec wbił wzrok w monitor i z zatroskaną miną powiedział: Przykro mi, nie mam pana na żadnej liście. Tak, tłumaczyłem panu odparł spokojnie Fabian. Jeśli zadzwoni pan do Tuweson, na pewno. Komisarz Tuwason ma teraz odprawę i nie życzy sobie, żeby jej przeszkadzano. To właśnie ta odprawa, na którą mnie zaprosiła. Pewnie siedzi tam teraz i czeka na mnie. Skłamał Fabian i usłyszał w swoim głosie niepotrzebne poirytowanie. Myśli pan, że powinienem do niej zadzwonić? Nie mnie decydować o tym, kiedy i do kogo pan dzwoni. – odparł funkcjonariusz. – Ale gwarantuję panu, że nie odbierze. Nigdy nie odbiera w trakcie odprawy. Fabian podejrzewał, że mężczyzna ma rację. Już próbował dodzwonić się do Tuveson, ale rzeczywiście nie odbierała. – Więc co teraz zrobimy? – rozłożył ręce. – Ja naprawdę muszę tam wejść. – Proszę mnie nie pytać, nie mam pojęcia. Przecież nie mogę wpuszczać tu każdego człowieka na jego życzenie. Z pewnością... Pan to rozumie? Niech pan sobie wyobrazi, co by się wtedy działo. To ty jesteś Fabian Risk? Przemówił nagle kobiecy głos za plecami Fabiana. Odwrócił się i ujrzał trzydziestoparoletnią kobietę. Wyglądała na wysportowaną, miała na sobie kraciastą koszulę z krótkim rękawem i znoszone dżinsy z nogawkami uciętymi tuż nad kolanami. Jej ciemne włosy były krótko ostrzyżone, a w jednym muchu tkwiło co najmniej dwadzieścia małych kolczyków. Astrid powiedziała, że jeśli trafnie cię oceniła, będziesz tu stał i próbował się dostać do środka, powiedziała. Myślałam, że zaczynasz dopiero w sierpniu. Ja też tak myślałem, bąknął Fabian, zastanawiając się, ile jego przyszła szefowa już o nim wie. Podali sobie ręce na powitanie. Iren, Lilia, przedstawiła się policjantka. Może uda ci się przekonać tego miłego pana, żeby mnie wpuścił? Nie mam tego pana na żadnej liście, zaprotestował recepcjonista. I mam wyraźne wytyczne, żeby pod żadnym pozorem nie wpuszczać nikogo, kto. W porządku, przerwała mu Iren. Wchodzi ze mną, a ja dopilnuję, żeby go dopisano. Skinęła ręką na Fabiana, dając mu znak, żeby za nią podążył. Przeszli przez szklane drzwi i stanęli przy windzie. Masz szczęście, że się spóźniłam, dodała. Florian to prawdziwy służbista. Chwilę później weszli do windy. No i co? Odezwała się znowu Iren. Wymyśliłeś coś? Nie, niestety. Więc co tu robisz? Słyszałem, że dopiero się przeprowadziłeś, więc musisz być strasznie zajęty. Fabian zastanawiał się nad jakąś odpowiedzią, ale winda właśnie stanęła i rozsunęły się przed nimi drzwi. Lilia zaprowadziła go do sali konferencyjnej, dużego pomieszczenia z rozległym widokiem na Helsinborg, cieśninę Sund i całą drogę do Danii. Na środku stał stół w kształcie lipsy a białe ściany dookoła były podświetlone i służyły jako tablice do pisania, a także ekrany do powieszonych pod sufitem kilku projektorów. Fabian jeszcze nigdy nie widział tak nowoczesnego pomieszczenia. Był przyzwyczajony do odpraw w dusznych pokoikach bez wentylacji i okien. Nie, nie przypomniał sobie, kto może być zabójcą, więc przestańcie wstrzymywać oddech, oznajmiła na powitanie Lilia. — Chciałem się tylko dowiedzieć, czy udało się wam coś ustalić. — Czy mogę na chwilę zostać? — zapytał Fabian. — Jasne — odparła Tuweson. — Siadaj. Zaraz po tym przedstawiła go całej grupie. Oprócz Astrid Tuveson Iren Lilia i Inkwara Molandera w odprawie uczestniczył też Sverker Holm, zwany Skałą. Potężny mężczyzna, niewiele po pięćdziesiątce. Na razie musimy sobie radzić bez Hugona Elwina wyjaśniła Tuweson. Właśnie wyjechał do Kenii i wróci dopiero za cztery tygodnie. Do Kenii mruknął skała Więc to tam trzeba pojechać, żeby mieć trochę spokoju na urlopie odwrócił się w stronę Fabiana. Jesteś Fabian, tak? Fabian potwierdził skinieniem głowy. Ostrzegam cię mówił dalej skała w chwili, w której. Usiądziesz na tym krześle, możesz zapomnieć o jakichkolwiek wakacjach. Jeśli chcesz urlopu, uciekaj do Kenii albo jeszcze dalej. Ja myślałem naiwnie, że uda mi się wyrwać chociaż na chwilę do domku teściów na wyspach Koster. Ale proszę, oto jestem, rozłożył szeroko ręce. Dobrze wiesz, że odwołanie wakacji i stawienie się w pracy to Twój wybór. Za który oczywiście jestem Ci niezmiernie wdzięczna, odezwała się Tuweson, wyświetlając zdjęcie Jorgena Polsona na jednej z białych ścian, tuż nad fotografiami z miejsca zdarzenia. Też mi wybór, prychnął skała. Myślisz, że mógłbym sobie leżeć na pomoście i dłubać w nosie, kiedy gość zdolny do czegoś takiego jest na wolności? Zresztą i tak zawsze narzekasz na ten domek i mówisz, że więcej tam roboty niż odpoczynku, dodała Lilia. Ale i tak sto razy bardziej wolę być z rodziną niż tutaj. Dlatego uważam, że powinno się zabronić popełniania zbrodni w środku lata. Dobrze. Kiedy skończymy, złożysz stosowną petycję do władz, odparła Tuveson tonem, dającym do zrozumienia, że ucina wszelkie pogaduszki. A ty, Fabianie, nie musisz się martwić. Nie mogę ci kazać przerwać urlopu, nieważne jak bardzo bym tego chciała, bo formalnie wciąż jeszcze zatrudniacie Sztokholm. Fabian kiwnął głową i usiadł. Ale nie mów potem, że cię nie ostrzegałem mruknął skała. Przepraszam, mam jedno pytanie odezwał się Fabian. Czy udało wam się znaleźć dłonie? Właśnie miałam zamiar do tego przejść. Tu Weson skinęła ręką na molandera, który podniósł się z krzesła i nacisnął przycisk pilota. Jeden z zawieszonych pod sufitem projektorów włączył się i wyświetlił na ścianie zdjęcie dwóch odpiłowanych dłoni, leżących na pokrytej białymi kafelkami, zakrwawionej podłodze. To zdjęcie zrobiono w łazience dla chłopców, przylegającej do sali gimnastycznej, powiedział. W tej samej szkole. Zapytał Skała. Molander przytaknął. Czy zaczęliście już pracować nad profilem sprawcy? spytał Fabian. A nie mówiłem, odezwał się znowu Skała. Ledwie usiadł, a już pracuje. I zapewniam was, że sam nawet o tym nie wie. Jeszcze nie zaczęliśmy, rzekła Tuweson do Fabiana, ale wiemy już, że mamy do czynienia z najgorszym typem sprawcy, czyli. Samotnym szaleńcem, który chce nam coś powiedzieć, ma szczegółowo opracowany plan i jest na tyle obłąkany, że zamierza wprowadzić go w życie. Skąd pewność, że to samotnik albo samotniczka spytała Lilia, nalewając sobie kawy. Bo to tutaj to ekstremum tu wskazała dłonią na zdjęcia. Z drugiej strony jeśli się zastanowić, jak dobrze zostało to zaplanowane i przeprowadzone, można przypuszczać, że dokonała tego więcej niż jedna osoba. Jednak zazwyczaj, kiedy czegoś takiego dopuszcza się grupa ludzi, następuje to pod wpływem impulsu i sporej dawki jakiegoś narkotyku. Wówczas nie sposób nie popełnić błędu i zawsze znajdzie się ktoś, kto zostawi po sobie ślady. Tutaj nie popełniono żadnego błędu. Nie znaleźliśmy nawet pół odciska palca, ani jednego włosa, nic. A poza tym, Fabianie, miałeś nosa w sprawie tej firmy szklarskiej. Firma o takiej nazwie nie istnieje, a dźwig należy do powszechnie znanej firmy budowlanej PAP, która nawet nie zorientowała się, że parę dni temu ktoś im go zwinął. Innymi słowy, zabójstwo Jorgena Polsona w żadnym razie nie było przypadkowe. Możemy również wykluczyć nieszczęśliwy wypadek. Ktoś zaplanował jest dbałością o każdy najmniejszy szczegół. Sprawca z góry wiedział, gdzie to zrobi, jak to zrobi i jak to potem zostanie odkryte. Zatem najważniejsze pytanie brzmi, dlaczego? wtrącił Molander. No właśnie. To dobre pytanie, odezwała się Lilia. Po co odpiłowywać komuś dłonie? Może Polson coś ukradł dorzucił skała. W prawie islamu tak się każe złodzieja. Sugerujesz, że sprawca jest muzułmaninem? Spytała tu wyson. Dlaczego nie? powiedział skała, podnosząc ze stołu zdjęcie klasowe w foliowej torebce. Ten wygląda mi na muzułmanina. — Co nie, Fabian? — podał fotografię Ryskowi. — Pamiętasz go? — Fabian pokiwał głową. — To Jafar Umar — powiedział. — Mówiliśmy na niego Jaffi. — Fajny chłopak, był klasowym żartownisiem. Żartował sobie absolutnie ze wszystkiego. — Ha, on mi tu raczej nie pasuje — wtrąciła Lilia. — Zresztą kara polegająca na odcięciu dłoni występuje też w innych kulturach — dodał molander. Weźmy chociaż wojnę w Ruandzie. Tam odcinano dłonie jeńcom, żeby nie mogli się bić. Przecież oni tam odrąbywali dłonie ludziom w całych wsiach, przerwał Muskała, żeby nikt nie mógł złożyć odcisku palca i głosować w wyborach. Jak to odcisku palca? zapytała zdziwiona Lilia. Przecież głosowanie jest anonimowe. No tak, ale żeby się zarejestrować do wyborów, potrzebna jest identyfikacja. I oni robili to składając odciski palców. Fabian zatopił się w myślach. Nie wierzył w to, że sprawcą jest muzułmanin wymierzający karę za kradzież. Nie przypominał sobie, żeby Jorgen Polson był w szkole złodziejaszkiem. Zadziorny i kłótliwy zgoda ale na pewno nie zapamiętał go jako złodzieja. Co w takim razie mogą znaczyć te odpiłowane dłonie? Rozmyślał. Na dodatek sprawca zostawił je w łazience dla chłopców. To oczywiste, że próbuje w ten sposób coś powiedzieć. Rysk, co o tym sądzisz? Fabian otrząsnął się z zamyślenia i podniósł wzrok. Napotkał pytające spojrzenie Tuweson. Co sprawca chce nam powiedzieć, mówiła. Czy ma znaczenie fakt, że do zabójstwa doszło w miejscu pracy Polsona, czy to zwykły przypadek, że ofiara pracowała w swojej dawnej szkole? Może zrobił to jego uczeń, dorzucił skała. Bo ja wiem, a może inny nauczyciel, albo ktoś w stosunku do kogo Polson zastosował kiedyś przemoc, odrzekł Fabian. Jaką przemoc masz na myśli? Zapytał skała. Że kogoś zgwałcił? Wtedy odcięto by mu nie tylko dłonie, wtrąciła Lilia. Jest jeszcze coś, powiedział Fabian, odsuwając na bok myśl, dlaczego przyszło mu do głowy sformułowanie zastosował przemoc. Jeśli Jorgen Polson rzeczywiście w ubiegły wtorek przekroczył cieśninę Sund, centrala mostu powinna mieć jakieś zdjęcia, prawda? Mamy potwierdzenie, że przekroczył most tam i z powrotem, odparł Skała, wyświetlając na ścianie jakiś wydruk. Tu jest informacja, o której zapłacił za przejazd w jedną i drugą stronę. Z godziną co do minuty. Ale rzeczywiście nie zaszkodzi się upewnić sprawdzając zdjęcia z monitoringu, powiedziała wyson. Możesz się z nimi skontaktować, Risk, jeśli masz ochotę. Jasne, w porządku odparł Fabian, zdając sobie sprawę, że skała słusznie go ostrzegał. Myśl o spokojnym urlopie stawała się coraz bardziej odległa. Skała i iren mówiła dalej Tuweson. Zidentyfikujcie wszystkich byłych uczniów tej klasy i dowiedzcie się o nich jak najwięcej. Na razie bezpośrednio się z nimi nie kontaktując. Sprawcą może być jeden z nich. Więc na razie nie wyjawiajmy zbyt wiele, okej? Okay? Lilia i skała pokiwali głowami. A Fabian? spytała Iren. Co z nim zrobimy? Przecież on też chodził do tej klasy. Wszyscy na niego spojrzeli. Ja się nim zajmę, odparła tu Wyson. Dobrze, zgodziła się Iren unikając wzroku Fabiana. Jest jeszcze. Żona ofiary, dodał skała. To znaczy wdowa. Kto się z nią skontaktuje? No tak, jeszcze Lina Polson mruknęła Tuveson. Lina? zapytał zdziwiony Fabian. Naprawdę tak ma na imię? Tuveson potwierdziła skinieniem głowy. Więc może to ona. Fabian podniósł zdjęcie klasowe i pokazał palcem blondynkę z zakręconymi na lokówce włosami, stojącą obok Jorgena Polsona. Już wtedy byli parą. Niesamowite. Jeśli chcecie, mogę się z nią skontaktować. Tak, niewykluczone odparł Skała, przyglądając się fotografii. Wygląda na prawdziwą ślicznotkę. Poklepał fabiana po ramieniu. Nie uczcie się, mruknął molander. To, że ludzie dobrze wyglądają we wczesnej młodości, nie oznacza, że są piękni trzydzieści lat później, niestety. No właśnie, spójrzcie tylko na Fabiana, parsknęła śmiechem Lilia. Pozostali również chichocząc, zebrali swoje materiały i wyszli. Wszyscy oprócz tu wezon. Nie mam pojęcia, jak się czujesz. Zwróciła się do Fabiana, ale jeśli masz ochotę nam trochę pomóc, będę Ci ogromnie wdzięczna. Oczywiście, zrozumiem, jeśli wolisz spędzić czas z rodziną. Sam zdecyduj. Chętnie pomogę, odparł Fabian, myśląc o tym, jak dalece myli się Tuweson. Czy naprawdę miał wybór w obliczu tego, co się wydarzyło? Nie po raz pierwszy musiał pracować nad sprawą, w którą zaangażowany był sprawca, planujący wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Ale to tutaj było całkiem inne. Ktoś brutalnie zamordował jego dawnego kolegę z klasy, a zbrodnie odkryto w tym samym dniu, w którym on przeprowadził się tu z rodziną. Naturalnie mógł to być zwykły przypadek, ale coś. Podszeptywało Fabianowi, że fakt ten jest przypadkowy w równie małym stopniu jak odpiłowane dłonie Polsona. Świetnie podsumowała Tuweson. Musimy sobie jeszcze wyjaśnić jedną rzecz zajrzała mu w oczy. Nie wiem, jak pracowaliście w Sztokholmie, ale tu działamy razem jesteśmy drużyną. Ciebie też to dotyczy Fabian kiwnął głową. Dobrze. Dodała jego przyszła szefowa. Wysokość wynagrodzenia mamy już omówioną, więc dopilnuję tylko, żeby wpisali cię na listę płac od dziś. I do rejestru pracowników, żeby ten Florian wpuścił mnie następnym razem. Jasne, dostaniesz identyfikator. Jak się domyślasz, nie zdążyliśmy przygotować ci biurka, ale na razie możesz usiąść na miejscu Hugona Elwina. Jego i tak nie będzie przez cztery tygodnie, jak słyszałeś. Chodź, pokażę ci biuro. Przeszli przez korytarze Wydziału Kryminalnego. Tu coś mówiła, ale Fabian nie słuchał. Jego myśli wędrowały w całkiem innym kierunku. Odkąd się dowiedział, że Jorgen Polson został zamordowany, coś nie dawało mu spokoju. Dotychczas nie wiedział, co to takiego, ale chwilę wcześniej. Podczas zebrania wreszcie zrozumiał. Podświadomość nie bez przyczyny podsunęła mu sformułowanie zastosować przemoc. Wspomnienia ze szkolnych czasów zaczęły wyłaniać się z mgły, dodatkowo wzmacniając przeczucie nieodstępującego od momentu, w którym po raz pierwszy spotkał Tuweson. Przeczucie, że Jorgen Polson dostał to, na co zasłużył. W pierwszej chwili Lina Polson go nie poznała. W jej głosie pobrzmiewało wahanie, mimo że przedstawił się z imienia i nazwiska i przypomniał jej, że chodzili w podstawówce do tej samej klasy. W końcu Fabian sam zaczął powątpiewać, czy to naprawdę ona. Przypomniała go sobie dopiero, gdy przedstawił się jako Fabbe. I od razu jeszcze tego samego dnia na 13 zaprosiła go do siebie na kawę. Dzięki temu miał sporo czasu na urządzenie się na nowym stanowisku pracy i skontaktowanie się z centralą mostu nad cieśniną Sund. Fotel Hugona Elwina przypominał jakiś zaawansowany eksperyment z przyszłości. Miał mnóstwo kółek i pokrętł do regulacji, ale bynajmniej nie zachwycał wyglądem. Co gorsza, okazało się, że jest niewygodny, więc kiedy tylko Fabian usiadł, zabrał się za regulowanie siedziska, jednocześnie wyjaśniając kobiecie z centrali mostu, w jakiej sprawie dzwoni. Wkrótce został do kogoś przełączony i wsłuchując się w buczący sygnał w słuchawce, wreszcie zdołał dobrać odpowiednie ustawienie fotela. Był ciekawy, jaką ten Hugo Elwin musi mieć dziwną budowę ciała. To pan jest tym słynnym Kurtem Walanderem? spytał go nagle w słuchawce kobiecy głos. Fabian zdążył sobie uświadomić, że ustał buczący sygnał i zaraz wyjaśnił swojej rozmówczyni, że gdyby Walander naprawdę istniał, przedstawiłby się jako komisarz policji kryminalnej, a nie inspektor. Czy w rzeczywistości też pracują tam u was same bystrzaki? dopytywała kobieta. Po pięciu minutach Fabianowi udało się skierować rozmowę na właściwy tor. Teraz to on zadawał pytania, a kobieta mu odpowiadała. Wyjaśniła, że wszystkie samochody przejeżdżające przez stację poboru opłat w Lernecken są fotografowane z dwóch stron, z przodu, żeby odczytać tablice rejestracyjne, oraz z tyłu, żeby obliczyć długość pojazdu, bo od niej zależy wysokość opłaty. Fabian wytłumaczył, że chodzi mu o Chevroleta pick o numerach rejestracyjnych BJY 509, który mijał stację w stronę Danii we wtorek 22 czerwca, tuż po wpół do siódmej rano, a z powrotem znalazł się na niej tego samego dnia 18 minut po 11 wieczorem. Kobieta obiecała przesłać mu zdjęcia i poprosiła o adres mailowy. Fabian podyktował jej adres Tuveson bo nie miał jeszcze swojego, podziękował za pomoc i wyszedł z komendy. GPS kazał mu jechać w stronę położonej na północ od Helsinborga miejscowości Edokra, a potem poprowadził do dzielnicy domków na przedmieściu, wyglądającej tak samo jak każda dzielnica domków w tym kraju. W końcu Fabian skręcił w Tegotan i zatrzymał się przed domem z numerem 9. Wysiadł z auta i ruszył w stronę drzwi dwupiętrowego budynku z czerwonej cegły, takiej samej, z jakiej wybudowano szkołę. Lina i Jorgen, pomyślał, nie mógł pojąć, jak udało im się wytrzymać razem przez ponad trzydzieści lat. Kiedy jeszcze w podstawówce zaczęli za sobą chodzić, dawał im czas do końca semestru. Nacisnął guzik dzwonka. Rozmyślając o chwili, kiedy po raz pierwszy zadzwonił do drzwi liny, był wtedy w czwartej klasie, ale stchórzył i schował się piętro wyżej, zanim ojciec, dziewczyny zdążył mu otworzyć. Później dzwonił już każdego ranka i przez długi czas wspólny spacer do szkoły był dla niego najważniejszym wydarzeniem dnia. Miał wtedy linę tylko dla siebie. Rozmawiali i śmiali się razem, a Fabian robił, co mógł, by iść jak najwolniej i żeby droga do szkoły trwała jak najdłużej. Skała miał rację. Alina była najładniejszą dziewczyną w klasie, lecz tuż przed tym, zanim otworzyła drzwi, Fabian zdążył zadać sobie pytanie: Czy wciąż jest taka piękna? W progu stanęła przysadzista kobieta. Miała na sobie luźną brązową sukienkę, a włosy ufarbowane na czarno, nie licząc kilku centymetrowych siwych odrostów. Wyglądała na staraną życiem i przez to na zdecydowanie więcej niż czterdzieści trzy lata. Fabianowi przemknęło przez myśl, że niestety rację miał również Molander. Fabian Risk? Zapytała. Fabian potwierdził skinieniem głowy uścisnęli sobie dłonie. Jestem Agneta, kuzynka Liny. Odwiedzamy ją na zmianę razem z innymi członkami rodziny, żeby nie była sama. Niech pan wejdzie. Fabian wszedł do środka i omiótł wzrokiem salon. Wyglądał o wiele lepiej niż można by się spodziewać, patrząc na fasadę domu. Nigdzie nie dostrzegł Liny. Proszę tutaj zaczekać, zaraz przyniosę kawę, powiedziała Agneta znikając w kuchni. Fabian podszedł do regału z książkami. Przemknęło mu przez myśl, że chociaż żyjemy w epoce ściągania książek z sieci, regał w salonie wciąż jest jednym z miejsc, w którym skrywają się domowe tajemnice. Ten zawierał to, czego Fabian się spodziewał. Kolekcje kolorowych kryształowych karafek różnej wielkości oraz kilka pamiątek z Grecji i Wysp Kanaryjskich. Te przedmioty wypełniały oszkloną część regału. W otwartej części znajdowała się kolekcja płyt z muzyką oraz filmami na DVD, w większości produkcje Disneya i szwedzkie kryminały. Również skromna biblioteczka składała się głównie z książek Jonagiu. Heninga Mankela i Johna Grishama. Całości dopełniały obowiązkowe tomy Strindberga, Szekspira oraz Dickensa. Jedynym, co burzyło ten obraz, było kilka tytułów Pola Ostera, Cormaca, McCarthy'ego i Jonathana Frencena. Fabian ocenił, że muszą należeć do Liny. Zaraz potem na najniższej półce zauważył kilka albumów ze zdjęciami. W pierwszym były zdjęcia ślubne Liny i Jorgena. Patrząc na nie, Fabian nie mógł się nadziwić, dlaczego Lina zdecydowała się wyjść za kogoś, kto nie dorastał jej do pięt. Drugi album był bardziej zróżnicowany. Zawierał fotografie ze świąt Bożego Narodzenia, urodzin dzieci, chrztów i rodzinnych biesiad. Na niektórych Jorgen. Pozował z nagim torsem i prężył muskularne, wytatuowane ramiona. Znalazłeś coś ciekawego? Fabian podniósł wzrok z nadalbumu albumu i ujrzał linę. Ach, to ty. Odłożył album i zastanowił się, czy powinien ją przytulić. Ale w końcu jedynie wyciągnął w jej stronę spoconą rękę. Cześć! Nie przytulisz mnie? No, pewnie, że tak. Przepraszam, nie chciałem być. Ostrożnie ją objął. Ledwie cię rozpoznałam. Podobno wyprowadziłeś się do Sztokholmu. Tak, ale właśnie wróciłem. Ja od razu bym cię rozpoznał. Nic się nie zmieniłaś. Dziękuję. Fabian zrozumiał, że nie ma pojęcia, jak się zachować. Żeby nie zapadła krępująca cisza, znów poczuł się jak mały chłopak, który właśnie zadzwonił do jej drzwi, ale nie zdążył uciec. Agneta weszła do salonu z tacą i postawiła ją na stoliku między kanapą a fotelami. Lino, chcesz, żebym z wami usiadła? zapytała. Nie, Agge. Dziękuję. Wszystko w porządku. Kuzynka wróciła do kuchni, a Lina gestem zaproponowała Fabianowi, żeby usiadł. A więc pracujesz w policji i będziesz się zajmował tą sprawą? zapytała. Zaczęła nalewać kawę do kubków, ale dłonie drżały jej tak, że ledwie utrzymywała dzbanek. Daj, ja to zrobię. Zaproponował Fabian, biorąc naczynie. Przepraszam. Przepraszam, wyszeptała Lina i chlipnęła cicho. Po prostu tego nie rozumiem. Jak można komuś. Zrobić coś takiego. Przecież wszyscy go lubili. Jak to się mogło stać? Fabian chciał usiąść bliżej i położyć dłoń na jej drżącym ramieniu, ale się powstrzymał. Był tu służbowo, jako policjant. Lino, rozumiem, że to dla ciebie niezmiernie trudne, powiedział, ale czy przychodzi ci do głowy? Kto mógłby chcieć skrzywdzić Jorgena? Lina pokręciła głową. Nie, wręcz przeciwnie, jak mówiłam, wszyscy go lubili, a uczniowie wprost go uwielbiali. Miał do nich dobre podejście, zwłaszcza do tych sprawiających problemy. Wyobrażam sobie sam był przecież trochę jak to powiedzieć w szkole sam był niezłym łobuzem. Lina spojrzała na niego zdziwionym wzrokiem. O co konkretnie ci chodzi? Albo to wyparła, albo zwyczajnie nie ma już siły, pomyślał i odstawił kubek na stół. Lino, jeśli mamy znaleźć człowieka, który mu to zrobił, będziemy musieli trochę pogrzebać w życiu Orgena, powiedział. Lina spojrzała w bok. Tym razem fabian nie zrobił nic, by przerwać ciszę. W końcu kobieta się poddała i kiwnęła głową. Pojechał do Niemiec po piwo, mówił dalej fabian. Czy ktoś mu towarzyszył? Nie, zawsze jeździł tam sam. I jesteś pewna, że ostatnio nie zrobił wyjątku? Lina pokręciła głową. Gdyby miał się z kimś dzielić miejscem na piwo, wtedy by mu się to nie opłacało. Miałem na myśli towarzystwo, nie jakąś spółkę. Lina znów pokręciła głową. Po co ktoś miałby z nim jechać? spytała. Żeby przejechać się tam i z powrotem bez robienia zakupów? Chyba ma rację, pomyślał Fabian, który w dalszym ciągu powątpiewał w opłacalność podobnej wyprawy, nawet w pojedynkę. Bo ja wiem, odezwał się po chwili. Może zabrał kolegę? Czy miał kontakt z kimś z naszej klasy, to znaczy poza tobą? Tylko z Glenem. Pamiętasz Glena Granquista? – Fabian przytaknął. W głowie odżywało mu coraz więcej wspomnień. Glen i Jorgen już w szkole zostali najlepszymi kumplami. I z tego, co Fabian pamiętał, obaj byli siebie warci. Postanowił, że rozmowa z Glenem będzie następną rzeczą, którą zrobi. Na tych zdjęciach Jorgen wygląda na prawdziwego atletę. Wskazał palcem na album, który przed chwilą odłożył. Tak. Bardzo dbało o kondycję. Kiedyś spędzał na siłowni więcej czasu niż w domu. Rozumiem, więc dużo ćwiczył. Mruknął Fabian i postanowił zaryzykować. Myślisz, że stosował coś, co pomagało mu nabrać masy? Lina podniosła wzrok i spojrzała mu w oczy. Jej mina świadczyła o tym, że spodziewała się każdego pytania oprócz tego. Nie wiem, o czym mówisz. Masz na myśli sterydy? Absolutnie nie. Fabian nie miał wątpliwości, że Jorgen brał anaboliki. Ale nie to było w tej chwili najważniejsze. Liczyła się reakcja Liny. Kłamała. Czy Jorgen cię bił? zapytał ją wprost. Tym razem Lina lepiej się przygotowała. Pozostała chłodna i opanowana. Parsknęła i pokręciła głową. Naprawdę nie wiem, do czego zmierzasz, odparła. Jorgen był najłagodniejszym człowiekiem, jakiego znałam. Nigdy by mnie nie skrzywdził ani nikogo innego. Lino, nie przyszedłem tu po to, żeby oczerniać twojego męża, ale oboje dobrze wiemy, jaki był w szkole. Próbuję tylko ustalić, czy będzie lepiej, jeśli już pójdziesz. Lina wstała z fotela. Proszę, idź sobie. Przepraszam. Nie chciałem. Agge! zawołała Lina. Przyjdziesz? Już skończyliśmy. Fabian wsiadł do samochodu i włożył kluczyki do stacyjki. Dowiedział się dokładnie tego, czego się spodziewał. Miał już pewność, że prześladujące go od początku tej sprawy przeczucie jest słuszne. Jürgen Polson sam wykopał sobie grób. Fabian miał wyrzuty sumienia, że tak ostro obszedł się z liną. Powinien wziąć pod uwagę, że właśnie została wdową. Czy postąpiłem tak dlatego, że nie mogę pogodzić się z jej wyborem? Zapytał sam siebie w myślach że wybrała Jorgena i na dodatek wytrzymała z nim tyle lat. Ale jakim prawem w ogóle ją oceniam? Przecież nie mam pojęcia, co jest dla niej najlepsze. Wyjął ze schowka kwit potwierdzający ostatni przegląd samochodu i napisał na odwrocie, że przeprasza za swoją nieuprzejmość, prosi o wybaczenie, jeśli ją zranił i zapewnia, że w każdej chwili jest gotowy do pomocy. Na koniec podał swój adres i numer komórki. Podpisał się, złożył kartkę na pół i wrzucił do skrzynki. Miał świadomość, że Lina przez cały czas obserwuje go przez cienką zasłonę, więc zanim wsiadł z powrotem do auta, odwrócił się do niej, uśmiechnął i kiwnął dłonią na pożegnanie. Minęło zaledwie parę chwil, a w kieszeni zabrzęczał mu telefon. Dzwoniła Tuweson. Przyszły zdjęcia z Lernecken, powiedziała. I co? Widać coś? Będzie lepiej, jeśli przyjedziesz do komendy. Kobieta ze stacji poboru opłat przysłała cztery zdjęcia. Tuwe sąd zamieściła je na serwerze, żeby dało się je ściągnąć na komputer w sali konferencyjnej. Teraz były już przygotowane do wyświetlenia na białej ścianie. Nie mów, że znowu skończyło się mleko. Jęknęła lilia stojąc z kubkiem kawy w dłoni. Jest przecież śmietanka, odparł Skała i wlał zawartość maleńkiego kubeczka do swojej kawy. Jeszcze parę lat temu nikomu ona nie przeszkadzała. Przerwała mu dzwoniąca w kieszeni komórka. Skała spojrzał na wyświetlacz. Nie odbierzesz? spytała go lilia. Skała westchnął ciężko i przyłożył telefon do ucha. Cześć, kochanie. Wiesz, co? Jestem teraz na zebraniu i. Co? Znowu? Westchnął ponownie. Berit, przecież tłumaczyłem ci już z tysiąc razy, że nie można zużywać tony papieru toaletowego. Wtedy może się zatkać Nagle w całej sali rozległy się krzyki Berit. Dobrze już dobrze. Zadzwonię i zgłoszę. Nie, nie w tej sekundzie. Kiedy tylko będę mógł. Kochanie, naprawdę muszę już kończyć. Pa! Skała wsunął telefon do kieszeni i rozłożył ręce. No to co? Zaczynamy? Odezwała się Tuweson, włączając projektor. Pierwsza fotografia pokazywała samochód Polsona z przodu w chwili gdy czekał na otwarcie bramki i przejazd mostem w stronę Danii. Na dole wrogu widniała godzina 6:23 oraz data 22 czerwca 2010. Twarz kierowcy była wyraźna i nikt nie miał wątpliwości, że to Jorgen Polson. Drugie zdjęcie zrobiono z góry. Wytatułowana, muskularna ręka Polsona podawała kartę kredytową. No to mamy pewność, że wtedy miał jeszcze dłonie, mruknął skała. Tutaj robi się interesująco. Tu wyświetliła trzecią fotografię z godziną 23.18 i tą samą datą. Była o wiele ciemniejsza niż poprzednie, więc twarz Jorgena Polsona przesłaniał cień, choć nie ulegało wątpliwości, że to on siedzi za kierownicą. Jego biała koszula wyróżniała się na czarnym tle. Jednak to nie Polson przykuł wzrok obecnych na sali. Wszyscy wpatrywali się w mężczyznę siedzącego na fotelu pasażera. Miał ciemne ubranie i czapkę z daszkiem, suniętym tak nisko, że zasłaniał całą twarz. Siedział tam sprawca, którego ścigali, wtopiony w ciemne tło niczym zjawa. Zobaczę, czy da się coś wydobyć z tego zdjęcia, wyostrzyć obraz, popracować trochę nad kontrastem, powiedział Molander. Na tyle, żeby je opublikować? spytał Skała. Wątpię. Molander wzruszył ramionami. Ale zobaczymy. Nie mamy pewności, że to nasz sprawca, odezwała się Lilia. Nie, ale wiele na to wskazuje, odparła Tuvezon. Nie opublikujemy niczego, dopóki nie zdobędziemy więcej informacji. No właśnie, bo przecież to może być ktoś zupełnie przypadkowy dodała Lilia. W jakim sensie przypadkowy? Na przykład Autostopowicz. Kto dzisiaj zabiera Autostopowiczów? zapytał z powątpiewaniem skała. Przecież na większości dróg nawet nie sposób się zatrzymać wiesz, Świat nie jest taki zły, jak można wywnioskować ze zdjęć wyświetlanych na tych ścianach, odpowiedziała mu Lilia. Racja, bąknął Molander. Jest dużo gorszy. Dobrze, przerwała im tu Ale nawet jeśli to nie jest sprawca, ten człowiek może być ostatnią osobą, która widziała polsona żywego. Musimy zacząć od ustalenia, skąd się wziął w jego aucie i dokąd jechali dodała lilia może byli umówieni spytała tuweson nie odezwał się fabian lina powiedziała że jorgen zawsze jeździł do niemiec sam bo pewnie tak jej mówił zauważył skała ale nie możemy zakładać że tak rzeczywiście było moja żona też nie wie o mnie wszystkiego szczęściara z niej mruknął molander Sądząc po tym, jak szczegółowo została zaplanowana ta zbrodnia, możemy założyć, że sprawca, o ile jest nim mężczyzna na zdjęciu, miał pewność, że wsiądzie do samochodu Jorgena, odezwał się Fabian, a pozostali pokiwali głowami na znak, że się z nim zgadzają. Skała ma rację. Większość tej trasy to autostrada, i nie da się na niej zatrzymać, żeby zabrać autostopowicza. Dlatego myślę, że powinniśmy sprawdzić jego karty płatnicze i ustalić, gdzie po drodze robił zakupy. Słusznie, zgodziła się Tuveson. Ten mężczyzna musiał się dosiąść w jednym z miejsc, gdzie Polson się zatrzymał z jakiegoś innego powodu. Sprytnie, powiedział skała, odwracając się w stronę Tuveson. Ten nowy nieźle kombinuje. Niestety zajmie nam to w cholerę czasu. Banki uwielbiają przeciągać takie sprawy w nieskończoność. Fabian wiedział, że skała ma rację. Rozwiązaniem była Niwa Eckenhielm z Instytutu Obrony Radiołączności. Nie było systemu, do którego nie potrafiłaby się włamać i znacznie pomogła Fabianowi w poprzedniej sprawie. Jednak pomoc ta miała swoją cenę. I Fabian obiecał sobie nigdy więcej nie dzwonić do Niwy. Kobieta z centrali mostu od razu rozpoznała go po głosie. Spytała, jak idzie śledztwo i czy już znaleźli mordercę. Fabian odpowiedział wymijająco, że robią postępy w śledztwie i dokładają wszelkich starań, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Okej, okay, rozumiem odparła w charczącym skańskim dialekcie. Nie powie mi pan nic interesującego, bo obowiązuje pana tajemnica. Ale to on siedzi na miejscu pasażera, prawda? Cieszę się, że pani rozumie, że nie mogę zdradzać takich informacji, powtórzył, mając nadzieję, że kobieta odpuści, bo liczył na jej dalszą pomoc i nie chciał być nieuprzejmy. Uznaję to za potwierdzenie. Ale nie musi się pan martwić, nie zamierzam pójść z tym do gazet. Przynajmniej na razie. Najlepiej będzie dać jej odczuć, że wie więcej niż inni, zdecydował Fabian i powiedział. To by było co najmniej niemądre. Przecież nie chcemy, żeby sprawca się dowiedział, ile udało nam się ustalić, prawda? Nie. No jasne, że nie. A skoro już tak dużo powiedziałem, chciałbym panią poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jaką? Czy może pani sprawdzić dla mnie numer karty kredytowej, którą zapłacił za przejazd? Po dłuższej chwili milczenia kobieta odpowiedziała: Zdaje pan sobie sprawę, że nie wolno mi udostępniać takich informacji bez nakazu? Nie jest głupia, pomyślał Fabian. Jego problem polegał na tym, że nie było czasu na rozmowę z prokuratorem. No dobrze, ale zrobię to tylko dlatego, że jest pan Fabianem Riskiem, moim prywatnym walanderem i pod jednym warunkiem. Jakim? Że przy najbliższej okazji, kiedy będzie pan przejeżdżał przez most, wpadnie pan mnie odwiedzić. Wetknąwszy do ucha słuchawkę podłączoną do komórki, Fabian wyszedł na korytarz, żeby rozejrzeć się za pomieszczeniem socjalnym. Stał w nim duży automat do kawy z mnóstwem przycisków. Wybrał ten z napisem cappuccino i maszyna zaczęła wydawać jakieś odgłosy. Fabian wsłuchiwał się w powtarzający się sygnał w słuchawce. Wiedziała, że do niej dzwoni. Był tego pewien. Domyślał się, że stoi teraz w miejscu i wpatruje się w ekran komórki. Jak śmiesz? Do mnie dzwonić. Fabian zgłupiał i bąknął coś niezrozumiale. Halo? Myślisz, że nie wiem, że to ty? Dokur? kur... Niwo, to nie tak. Ja... Wszystko sobie wyjaśniliśmy. Zapomniałeś? Nie, nie zapomniałem. I nie po to dzwonię. Może więc chcesz mi powiedzieć, jaką jesteście zajebiście szczęśliwą rodzinką, odkąd podwinęliście ogon i wyemigrowaliście do Skanii? Dzwonię, bo potrzebuję Twojej pomocy w nowej sprawie i bardzo zależy mi na czasie. Cisza, jaka zapadła po drugiej stronie, wziął za dobry znak. Niwa trochę się uspokoiła. Jestem zaangażowany w śledztwo w sprawie zabójstwa mojego dawnego szkolnego kolegi. Na pewno czytałaś o tym w gazetach. Chodzi o tego nauczyciela stolarstwa, któremu odpiłowano dłonie. Jakież to skańskie? To twój kolega? Kolega to za duże słowo. Chodziliśmy do jednej klasy. Chciałbym wiedzieć, gdzie płacił kartą kredytową 22 czerwca. Przyślij numer tej karty sms-em. Oddzwonię. Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję. To naprawdę miło z twojej strony. I zapewniam cię, że naprawdę nie chciałem. A co poza tym? No wiesz, właśnie się przeprowadziliśmy, więc jest spore zamieszanie, ale czuję, że będzie dobrze. A co u ciebie? Jak zwykle, chujowo i samotnie. Mój terapeuta mówi, że trochę to potrwa, zanim się pozbieram. Niedługo poczujesz się lepiej, zapewniam cię. Wyprowadziłem się, więc masz cały Sztokholm dla siebie. Jakim cudem ma mi to pomóc, skoro dalej do mnie wyzwaniasz? Fabian chciał coś odpowiedzieć, ale nie zdążył. Niwa się rozłączyła. Sięgnął po kubek z kawą, skosztował i wylał resztę do zlewu. Tato, zgadnij, co dzisiaj robiłam! zawołała Matylda, pędząc w stronę Fabiana, który właśnie wszedł do domu. Kąpałam się w morzu. Woda była strasznie zimna, i były takie fale. Jutro też pójdziemy i mama obiecała, że dostanę nowy kostium. Wskoczyła mu na kolana. Ledwie usiadł na krześle. Pójdziesz z nami? Proszę. Jeszcze nie wiem. A co jeśli ja się boję takiej strasznie zimnej wody? Ruszył do kuchni z Matyldą na rękach. Tatusiu, proszę, proszę. Fabian podszedł do Soni, nakrywającej właśnie do stołu, żeby pocałować ją na powitanie. Jedzenie jest prawie gotowe, powiedziała z uśmiechem. Jak ci poszło? Zrobiłeś to, co miałeś zrobić? Zdjęła fartuch i zajrzała mu w oczy. Kochanie ja. Dobra, rozumiem. Zapomnij, że. W ogóle pytałam. Zapomnijmy też o tym, że mieliśmy wspólnie spędzić wakacje. Kochanie. Nie chcę o tym rozmawiać. Idź, zawołaj Teo. Jasne. A gdzie on jest? W swoim pokoju. Siedział tam cały dzień, oznajmiła Matylda. Nie poszedł się z wami kąpać? Nie. Miał nadzieję, że pójdziesz z nim kupić maski do nurkowania, odparła Sonia. Tatusiu, obiecaj, że jutro z nami pójdziesz, obiecaj. W porządku, obiecuję, że będę się bardzo, bardzo starał, żeby. Eee, już cię nie lubię. Matylda wyswobodziła się z jego objęć. Fabian ruszył w stronę schodów, ale w tej samej chwili zadzwonił telefon. Już podłączony? Zdziwił się. Najwyraźniej. Sonia podeszła do aparatu i podniosła słuchawkę. Słucham, mówi Sonia Risk Aha, tak, już go proszę. To do ciebie. Widząc jej minę, Fabian od razu domyślił się, kto dzwoni. Ty cholerna mała żmijo, zdążył pomyśleć, zanim wziął od Soni słuchawkę i przeszedł do salonu. Halo, mówi Fabian Rysk, powiedział formalnym tonem. Cześć, słodziutki. Odezwała się Niwa. Pomyślałam, że będzie lepiej, jeśli zadzwonię do domu zamiast na komórkę, żeby nie wyglądało to podejrzanie. Bo przecież nie mamy już nic do ukrycia, co nie? Zupełnie nic. Fabian wzruszył ramionami, zerknął w stronę Soni. Znalazłaś coś? Zawsze od razu przechodzisz do rzeczy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak Sonia z tobą wytrzymuje. Ledwie coś zaczniesz. Zaraz chcesz kończyć. Niewo właśnie mieliśmy usiąść do kolacji. Jak słodko. Stacja benzynowa okej okay, w Leling. Godzina 22:22, 22. 739 koron duńskich. Poza tym delikatesy femarne po niemieckiej stronie kupił tam tyle piwa, że starczyłoby na całe oktoberfest. Okej, okay. bardzo ci dziękuję. Ależ nie ma za co. Odłożył słuchawkę i usiadł przy stole. Sonia chciała wiedzieć, po co dzwoniła niwa. Jako żona miała do tego prawo, ale Fabian kazał jej czekać. Czekać do chwili, aż on wróci nocą do domu. Było już po dwudziestej, kiedy wsiadł do samochodu, przekręcił kluczyk w stacyjce i ruszył w ciemność. Stacja benzynowa OK w Leling znajdowała się w pobliżu Kogę, około 50 kilometrów na południe od Kopenhagi. Obliczył, że dotrze tam tuż przed północą. Postanowił nie odkładać tej podróży do jutra, mimo że Teodor nie otworzył mu drzwi, a Matylda wciąż była obrażona, nie wspominając już o Soni. Uznał jednak, że dzięki informacjom od Niwy zyskał chwilową przewagę nad sprawcą i nie może sobie pozwolić na zwłokę. Sprawca nie mógł wiedzieć, ile razy i gdzie Jorgen zatrzyma się w trakcie swojej podróży. Podejrzewał jednak, że Polson będzie musiał choć raz zatankować. Według Molandera w baku znalezionego Chevroleta znajdowało się 88 litrów 90-oktanowej benzyny. W sumie zbiornik paliwa miał pojemność 120 litrów, a więc zdążył spalić 32 litry, zanim Jorgen dotarł do miejsca, gdzie spotkała go śmierć. Stacja OK, na której zatankował Znajdowała się w odległości 144 km od szkoły Z czego wynikało, że Chevrolet spalił 22 litry na 100 kilometrów, Co uwzględniając parametry auta i jego obciążenie Wydawało się całkiem prawdopodobne Oznaczało to również, że Jorgen nie kluczył po drodze Ale pojechał prosto do szkoły W Danii użył swojej karty tylko raz o godzinie 22.22 .22 zapłacił 739 duńskich koron za paliwo, co odpowiadało około 75 litrom benzyny. Zakładając, że wyruszył w trasę z domów Edokra z pełnym bakiem i zatankował dopiero w Leling po przejechaniu 380 km uzupełnienie baku 75 litrami paliwa się zgadzało o godzinie 23:18, czyli 56 minut później minął stację poboru opłat w Lerneken. Przejechanie tego odcinka nie powinno było mu zająć więcej niż 40 minut. Więc musiał zrobić na stacji dłuższą przerwę trwającą od 15 do 20 minut. Odjechał stamtąd z pasażerem Mężczyzna w okienku oddał Fabianowi kartę i podniósł szlaban. Fabian nacisnął gaz, pozwalając automatycznej skrzyni biegów zająć się resztą. Radio nadawało jego ulubione piosenki, podkręcił dźwięki, po chwili wnętrze samochodu wypełnił głos Kate Bush. Nigdy wcześniej nie jechał przez ten most. Widok z niego był niemal magiczny. Na granatowym niebie połyskiwał złoty księżyc w nowiu, a poniżej rozciągało się gigantyczne lustro wody. And if I only could, I'd make a deal with God and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill. Glenn Grankvist. Usiadł przy stole w kuchni, odkręcił słoik i spojrzał na kawałki śledzia pływające w mętnej zalewie. Słoik pochodził z zapasów, jakie zostały po wspólnym mieszkaniu z Anki, bo glen właściwie nie przepadał za śledziem. Coś mu nie pasowało w jego konsystencji, dlatego łykał kawałki w całości, a potem popijał zimnym piwem, żeby ich od razu nie zwrócić. Jednak teraz piwo mu się skończyło. Tak naprawdę skończyło mu się już wszystko, co lubił, więc zabrał się za opróżnianie słoików i konserw, których najlepiej spożyć przed już dawno minęło. Oliwki, korniszony, musztarda, sos remoulade, no i te cholerne śledzie przyrządzone przez Anki. Glen wyłowił kawałek, włożył go sobie do ust i szybko popił zalewą z ananasa w puszce. Nie mógł dojść do siebie, od kiedy usłyszał o śmierci Jorgena. Nie mógł usiedzieć w miejscu, ciągle się zrywał i chciał gdzieś iść. Jego ciało pozostawało w ciągłej gotowości i chwilami miał wrażenie, że serce bije mu dwukrotnie szybciej. Umarł jego najbliższy przyjaciel. I to nie wskutek nieszczęśliwego wypadku ani śmiertelnej choroby. Ktoś odebrał mu życie w sposób tak okrutny i wyrafinowany, że już na samą myśl o tym glenowi przebiegał po plecach dreszcz. Pomyślał o tych wszystkich latach, kiedy świetnie się razem bawili. Byli kumplami od ponad trzydziestu lat to prawie połowa przeciętnego ludzkiego życia. Glenowi aż zakręciło się w głowie. Poznali się w pierwszej klasie i już po paru minutach wdali się w bójkę. Zaraz jednak zawarli sztamę i zostali przyjaciółmi na dobre i na złe. To prawda, że narobili sporo głupstw, całkiem sporo, jeśli glen miałby być szczery. O większości udało im się jakoś zapomnieć, wystarczyło tylko co jakiś czas wmawiać sobie nawzajem, że nie ma się czego wstydzić. Jakoś im się to udawało i przez długie lata glen spał snem sprawiedliwego. Czasem nawet sam wierzył w to, że sumienie ma tak czyste jak bohater idealnego świata reklamy. Aż do teraz. Minął już ponad tydzień, odkąd Lina zadzwoniła do niego i powiedziała, że Jorgen zniknął. Glen przeczuwał, co mogło się stać, i od tamtego momentu zaczęły w nim odżywać wspomnienia obrazy z przeszłości, zepchnięte w niepamięć i przydeptane, żeby powstrzymać je przed wydostaniem się na światło dzienne. Mimo wszystko, teraz właśnie wydobywały się na powierzchnię. Wiadomość o śmierci Jorgena wcale go nie zdziwiła. Nie zaskoczyło go również to, że najlepszy kumpel został zamordowany. Przerażały go natomiast te odpiłowane dłonie. Gdyby nie one, pewnie mógłby spać w miarę spokojnie. Mógłby normalnie przeżywać żałobę po przyjacielu i być podporą dla jego żony. Jednak w tej sytuacji nawet nie miał odwagi do niej zadzwonić. Jorgen był mistrzem w posługiwaniu się dłońmi. Nie miał sobie równych w uderzaniu pięściami. Nie robił nic więcej, wykorzystywał same pięści. Nieważne, jak bardzo by się pozdzierały i rozkrwawiły. W biciu pięściami był po prostu najlepszy. Kastetu zaczął używać dopiero w dziewiątej klasie. Glen był mistrzem w kopaniu. Zawsze robił to w ulubionych, czerwonych, lakierkowych martensach, wzmocnionych blachą. Myśląc o tym teraz, nie mógł zrozumieć, dlaczego robili to tak długo. W szkole to całkiem inna rzecz, zwyczajnie się nudzili i musieli sobie znaleźć jakieś zajęcie. I dlaczego nie mieliby wybrać sobie na ofiarę kogoś, kto zawsze robił to, co mu się kazało i trząsł się już na samych widok? Ale potem, kiedy skończyli szkołę, Glen tłumaczył to sobie uzależnieniem zupełnie jakby nie mogli przestać, aż w końcu umrze. Byli zresztą przekonani, że tak się stało po ich ostatnim spotkaniu. Bo tak to między sobą nazywali, spotkaniem. Trwało pięć godzin. Doszło do niego jedenaście lat po tym, jak skończyli szkołę. Po podstawówce dali mu spokój i przerzucili się na innych. Chyba zwyczajnie się nim znudzili i na jakiś czas nawet o nim zapomnieli, ale pewnej nocy, kiedy pili razem w Kopenhadze. Jorgen wpadł na pomysł, żeby złożyć mu wizytę. Obaj przestudiowali kiedyś tabele opisujące, ile kalorii spala ludzki organizm, wykonując różne czynności, podczas biegu, w trakcie seksu lub spokojnego snu. Nigdzie nie znaleźli informacji o tym, ile kalorii spala się podczas bijatyki, a liczba ta musi być spora, bo po trzech godzinach obaj byli wykończeni. On najpierw krzyczał, potem płakał, wył i błagał o zmiłowanie. Oferował im wszystkie swoje pieniądze, zapewniał, że zrobi wszystko, co mu każą, byle przestali. Nie mógł nic zrobić. Mógł jedynie umrzeć, poddać się. Ale skurwy syn nie chciał umierać. Jasne, że mogli wbić mu nóż między żebra, ale to by było oszustwo. Ręce i nogi to wszystko. Nic więcej. Kiedy było po wszystkim, poszli do trzech rumaków, zjedli po bewsztyku z frytkami i sosem Bernes i wypili po dużej koli. Glenn do dziś zapamiętał ten smak, jakby nigdy w życiu nie jadł nic smaczniejszego. Widocznie ich wyczerpane ciała gwałtownie domagały się zastrzyku energii. Potem zagrali na fliperach. Glen pobiłby wtedy swój rekord, gdyby stół do gry się nie kołysał. Nie wymienili ani słowa o pobiciu. Zawarli milczące porozumienie, że będą to robić tak długo, aż on wreszcie się podda, raz na zawsze. Kiedy wrócili, okazało się, że jakimś cudem zdołał dostać się do drugiego pokoju i zrzucić ze stołu telefon. Skąd miał wiedzieć? że przecięli kabel. Dwie godziny później to oni się poddali. Po raz pierwszy znudziło im się bicie. Przez ostatnie trzydzieści minut nie mieli już żadnych nowych pomysłów i w końcu doszli do wniosku, że nawet jeśli on wciąż żyje, na pewno umrze w ciągu paru godzin. Przez dwa tygodnie zaglądali do gazet, szukając informacji o śmiertelnym pobiciu, nie znaleźli ani jednej wzmianki.